Dzień dobry. Słychać? Nie. Nie, czy ten mikrofon działa? Tak, ten mikrofon nie działa, to jeszcze powiem jedno słowo, że... To jest szósty numer bibuły. Szósty, bo to już po raz szósty obchodzimy. I właśnie w znakomitej części ten numer poświęcony jest właśnie przed świtą. Bardzo Mirku dziękuję. Ja chciałem Państwa bardzo... serdecznie powitać w imieniu ludzi Przedświtu na tym spotkaniu, które jest spóźnione o pół roku, bo tak naprawdę nasz jubileusz powinien był być zrobiony w grudniu ubiegłego roku, no ale z trudem, bo z trudem, na szczęście jest. Teraz może my z Jarkiem tylko parę słów powiemy o naszym przedświcie, a później oddamy głos dwóm prelegentom. Proszę bardzo. Włączył się działa. Pracowali. On stał na czele jednego z takich zespołów. No tak, właśnie. I wydaje mi się,
myślę, że nasza jakby rzeczywistość po 89 roku mogłaby się potoczyć trochę inaczej, gdybyśmy jakby, nie wiem, to jest tutaj sprawa nadziei w 82 roku, w 88 roku, kiedy po raz drugi zostałem aresztowany, po raz drugi zresztą w 204 roku przestępny, dziwactwo astrologii, po prostu stłumem sobie wyobrażałem, że za rok, za dwa lata jakby komuna się skończy, prawda? No, może to było powodem, że nikt nie projektował tego, jak to będzie, kiedy będzie. To może tyle tego mojego wstępnego założenia. A ja, jak pan znacznie krócej niż Jarek, w gruncie rzeczy chyba tylko dwie rzeczy. Po pierwsze, kiedyś parę lat temu Sławek Bielecki w rozmowie ze mną powiedział, wiesz, ja każdego dnia dziękuję Bogu, że to gówno się skończyło. Więc ja też dziękuję Bogu, że to się skończyło i że w miarę normalnym kraju żyjemy. A po drugie, chciałem powiedzieć, że widzę tutaj ogromną grupę ludzi, którzy z nami współpracowali w przedświecie albo byli naszymi autorami. Mam takie poczucie, że większość z nas, również być może dlatego, że te warunki, w których byli zmuszeni żyć wcześniej, tak ich ukształtowały, że nie są frustratami, że stoją mocno na nogach i ja się z tego bardzo, bardzo cieszę. Dziękuję. Teraz poprosimy Leszka Szarukę o jego tekst. Nie, to działa. Proszę Państwa, ja zakładałem, że będę mówił, ale nie będę mówił, dlatego że jestem w trakcie dość ciężkiej choroby i dobrze, że się w ogóle zwróciłem tutaj. Będę w związku z tym czytał. Otóż, nawiązując do Mirka słów, chciałbym powiedzieć, że ja tą świętą tego słowa sobie wchodzę od kiedy pamiętam. I zawsze mnie cieszyło, że nie muszę się podporządkowywać żadnym rygorom poza własnym oczywiście. Druga rzecz do tego, co mówił Janek, że nie byliśmy przygotowani, rzeczywiście nie byliśmy przygotowani, nie mieliśmy takich organizacji, jak delegatury rządu w Polsce, które przygotowywały w czasie II wojny światowej. Przyszłość właściwie we wszystkich dziedzinach, na znanym człowieka, który się zajmował przyszłością farmaceutyki w Polsce wyzwolonej. To obejmowało również bardzo drobne rzeczy. Do tego nie byliśmy przygotowani. I byli tacy, a przynajmniej ja usiłowałem przed tym przestrzegać. Ja się nazywałem również Jadwiga Kwiatkowska przez parę tekstów. I taki tekst właśnie o tym niespodziewanej napaści niepodległości na Polskę, przygotowaniu do tej niepodległości, napisałem jeszcze w końcu lat 70. w piśmie, które teraz rzadziej czytam, czytałem dość często, mianowicie w Głosie. Zresztą, robiąc tą bibułę i udziałając przy robieniu tej bibuły, zawsze mówię, nie, to robimy to po to, żeby tego nie robić. To był cel podstawowy. Ja oczywiście zatytułowałem jakoś w biegu ten referat wobec strasznie pierwszego programu jakiegoś tytułu. Ten tytuł jest nieaktualny, nazywa się teraz Model Przedsięwzięcia. W niezależnym ruchu wydawniczym przyszło mi uczestniczyć, aha, nie będzie obiektywny, to pewnie. W niezależnym ruchu wydawniczym przyszło mi uczestniczyć od jego samych początków, sięgając jeszcze, o czym mało kto chce pamiętać, początku lat 70. to niektórzy poeci, tacy jak Krzysztof Rozowski, Julian Kornhauser czy Witold Jacek. Własnym sumieniem w niewielkich nakładach publikowali niecenzuralne tomy wierszy. Zapewne powstanie i rozwój tego ruchu wciąż oczekuje na rzetelnego i nieuniknionego wyrażenia sporytyzowanego i politycznego badacza.
który wszakże zakładam, że będzie to osoba raczej młoda, dla której cała rzecz prowokowana zostanie w przestrzeni historii, a nie przeżycia. Nie będzie znała smaku czasu, w którym wszystko to się działo. Ja mogę się wypowiadać przede wszystkim z pozycji kogoś, by ich zdarzeń osobiście zaangażowanego, poddającego się wciąż emocjom, dalekiego zatem od naukowych obietnicy. Tak będzie i tym razem, tym bardziej, że powstanie przeciw tu stąd tylko z jednym, związane z moją własną aktywnością perspektywy. Gdybym miał wskazać moment, który można powiedzieć jako iskrę, z której upłonie się wytworzy, byłoby mi spotkanie w mieszkaniu Johny Smolki w początkowych tygodniach stanu wojennego. Było nas podczas szkoły, poza gospodnią ukrywającej się dzielnie Tomasz Jastrów, trochę odleciany od naszej rzeczywistości poeta Jarosław Bartkiewicz. Nie tak dalece jednak odleciany, by nie zostać wcześniej przez Stanisława Walenczaka, z jednego z rąk Krzysztofa Karaska i Ryszarda Klińskiego, twórców Nowej Warmii. Oraz tak. Dyskutowaliśmy o mało komfortowej sytuacji literatury i o tym, iżby może jednak zdecydować się na powołanie podziemnego pisma literackiego. W trakcie dyskusji sprawą istotną okazała się kwestia druku. Tomek przede wszystkim argumentował, to przepraszam, jeśli nie dobrze relacjonuję, iż podziemne moce przerobowe nie mogą być marnowane na byle literaturę, że nie ma sensu, by drukarze ryzykować dla wierszyków. I przyznał, że do pewnego stopnia jego stanowisko wydawało mi się racjonalne. W pewnym momencie do rozmowy włączył się raczej dotowniczący Janek. Powiedział coś, co niemal nie ścięło z nich. Wiecie, druk dałoby się załatwić, ale powiedzcie, kto to jest ten Sołżenicy, na którym tyle tu mówicie. Jarek, zanurzony w buddyzmie i głębokiej metafizyce, wydał mi się w tym momencie kimś, kto zleciał z Księżyca. Później jednak przypomniałem sobie, że był on związany z kręgiem ludzi, buddystów właśnie, który od lat miał dojścia do nielegalnie notujących papowców, dzięki którym publikowano takie relacje, jak tybetańska Księga Śmierci. Ten inny drugi obiekt zaczął w Polsce funkcjonować jeszcze w latach 60. Miał się na tym dobrze, gdyż Ubencja raczej z buddystami nie wojowała, a jeśli to nie tak jest, z opozycją polityczną. I choć nie wiem, czy z tych właśnie dojść korzystał, faktem jest, iż w stosunkowo krótkim czasie, zrealizowany już w trzecim roku, ukazał się pierwszy numer pierwszego literackiego podziemnego pisma stanu wojennego, jakim było wyzwanie. Jednak nie rozwiązywało problemu na stałe i trzeba było myśleć o jakimś wydawcu prawdziwego zdarzenia. Nie wiem, jak i kiedy spotkały się ścieżki życiowe Janka i Bartka Poletnickiego. Ale było to niewątpliwie szczęśliwe spotkanie, dzięki któremu w obiegu niezależnym ukazało się sporo, przygotowany znacznie kogucika pozycji, który chyba u innych wydawców wielkich szans by nie miały ze względu na swoją stosunkowo niewielką polityczną użyteczność. Bo co innego publikowanie wierszy Barańczaka czy Głosza, co innego zaś wydanie niewiernackiego tomu Karola Sikowiczata i Jęcze Dzieje Pierwiastu, które jak słyszałem już wówczas budził się podziemny drukarze pewne, nazwijmy to tak delikatnie, wątpliwości. Ale właśnie ze względu na fakt publikowania takich książek, pozycja przed świtu na ówczesnym podziemnym rynku wydawniczym była pozycją osobliwą i, jak się okazuje, po latach stanowiła istotną wartość, pozwalała mu nie wierzyć, że nie wszystko można zredukować do polityki. Jeśli miałbym wskazać oficjalnie niezależnie od tego okresu, na postulat suwerenności literatury traktowała jako podstawowy wyznacznik swojej działalności, bez wahania wskazałbym właśnie na wydawnictwo prowadzone przez Polewińskiego i Markiewicza. Przy czym przypuszczalny była to, czego do pewnego rozejście się obu wydawców wolnym niż w Polsce, współpraca łatwa i konfliktowa. Absolutnie nie ma polityczne ziarno i silne zaangażowanie niepodległo się życiowe Bartka sprawiły, iż ani nie było to wydawnictwo bez reszty artystowskiej, takim zresztą zapewne w ówczesnych okolicznościach być nie mogło, ani podporządkowany sprawą doradcy. Można zaryzykować tezę, iż profil przed świtu określały dwa komplementarne od siebie pasma, z których pierwszy, najgorniejszy wyraz, odnalazł w serii sygnowanej jako warszawska niezależna oficyna poetów i malarzy, zapewne nawiązująca do programu londyńskiej oficyny poetów i malarzy wykreowanej przez Krystynę Czesława Bernawczyków. Drugie zaś zdominowane było przez publikacje poświęcone sprawom historii najnowszej oraz zagadnieniom aktualnym. Nie należy przy tym zapominać, iż wydawnictwo, podobnie jak inne oficyny podziemne, realizować musiało też wspólny program konsorcjum niezależnych wydawnictw, co nie pozwalało na jego zupełną suwerenność. Jedno nie ulega dla mnie wątpliwości. Przeciw,
Jest jednym z nielicznych wydawców podziemnych lat 76-89, który od początku ma dość wyrazistą linię programową. Tak dalece wyrazistą, iż można mówić o własnej poetyce polityce. Tym bardziej, że cały czas wydawnictwo z wydawnictwem współpracowała znaczące fotografii publikacji, co podnosiło atrakcyjność, w szczególności publikowanie tytułów poetyckich, który wydrukowano 27. W tym ostatnim przygotowany przez autora zbiór Niezruszmy powiek Jerzego Zagórskiego, poety dziecinnym zapomnianego, a należącego się do czołówki tzw. drugiej awangardy. Zagórski był najstarszym spośród prezentowanych tych poetów. Nie pracował na tych debiutantach, jak wspomniany wyżej Cichowicz czy Piotr Szec, który opublikował swój pierwszy zbiór świadectwo, lub Piotr Nicler, Stomek podróży ruchomego celu. Oczywiście czas promował wiersze bezpośrednio interweniujące w rzeczywistość. Stąd szereg tomów, które to właśnie problematykę podejmują, takich jak Stanisława Jezbena Tępskiego, Organy Rosy pracują nocą, Anki Kowalski, Racja Stany, chyba jedyny tomik wierszy jak Janka Wojdała, Wacława Oszajcy jako Jakuba Bystrzyckiego, Lidzce Strajku, Antoniego Pawlaka, Zmierzchi Grypsy, czy niezwykle popularne w stanie wojennym zbiory Tomasza Jastruna, Czas pamięci i zapomnienia oraz Na skrzyżowaniu Azji i Europy. Ale nawet te tomy, czytane wtedy, z zupełnie innej niż dziś perspektywy, zdają się obecnie bronić i nie da się ich zredukować do wymiaru doraźnego komisarza politycznego. Zresztą w większości wypadków także pozostałe książki poetyckie osadzone są w mniejszym lub większym stopniu w kontekście dziejących się wówczas wydarzeń, choć nie zawsze łącznie wprost do nich nawiązują. Historyczną, związaną z silnym oddziaływaniem paradygmatu romantycznego, nie przeciwstawiającym się rygorom klasycyzmu, nie ma tu żadnej opozycji. Perspektywy rysują wiersze Jarosława Marka Lutkiewicza, z tomu Mówiła Ordona oraz ze zbioru Krzysztofa Karaska, publikującego pod kryptonimem anonim Sceny z Grodgera. W obu wypadkach romantyczne odniesienia sygnalizowane są już w tytułach. Jeszcze inaczej rzecz się ma w niemal surrealistycznej tonacji poezji egipskiej, z tomu Przechowienie ciemności. Dziś o tyle interesującego, iż dokumentującego znaczący zwrot w twórczości tej autorki. Kontynuuje natomiast swą poetkę Ryszard Krynicki, potrafiący znakomicie łączyć metafizyczną głębię z rozpoznaniem otaczających realiów i zmierzających do niemal aforystycznej zwięzłości, co zresztą wzbudziło zaniepokojenie Barańczaka, który recenzując zbiór wiele więcej pisał. Nie ukrywam, że skrajna konsekwencja rozwoju poezji Krynickiego budzi we mnie tyle szacunku, co niepokoju. Przesłanki wiodące kompromowe wiersza aferu są nieubłaganie logiczne, a jednak jest to ostateczność, przedstawiające wielkie artystyczne ryzyko. Wiersz apel łatwo może się nazbyć, stać ulotkowym. Osobne miejsce zajmują to zbiory wiersza Barbary Sendowskiej oraz Grzegorza Żawszenika, dla których było stanowi przedrukowany z paryskich zeszytów historycznych nr 70 tom Sprawa Grzegorza Żawszenika. Ówczesny niepokój Barańczaka można odnieść nie tylko do tendencji poezji tamtego czasu, dotyczyło to literatury jako całości. Zagrożenie jednoznacznością, dydaktyzmem czy tendencyjnością było przedmiotem wielu dyskusji prowadzonych w środowiskach artystycznych. Niektóre z nich publikowane były na łamach drukowanego przez przedsięwzięcia. Zaś osiągnięcie między tym, co można nazwać powinnościami artystycznymi i powinnościami społecznymi literatury, było silnie odczuwalne. I właśnie w owym napięciu udawało się przeciwstawić znaleźć wąską ścieżką pomiędzy nie dzielącą, lecz łączącą obie tendencje. Dotyczy to nie tylko poezji, także prozy. Tu bodaj najlepszym przykładem jest powieść Henryka Wańka Dziady Berlińskie. W późniejszym okresie już oficjalnie ukazała się w Wysnach Okrajowych. Interesująca, uruchamiająca grę wyobraźni, antyutopia, pozornie całkowicie oderwana od rzeczywistości, zarazem jednak wskazująca absurd egzystencji w systemie antytotalitarnym. Przestrzeń wolności okazuje się tutaj równie wyrafinowaną pułapką jak życie w komunizmie. W podobnym intelektualnym klimacie utrzymana jest powieść czeskiego pisarza Martina Danicka, Mięso, doskonałym przykładzie Janusza Randermana, który mi wiadomo, że nie doczekała się w 89 roku wznowienia, doczekała, tak? Której bohaterowie usytuowani zostały w świecie do znudzenia przypominającym przerażający system opisywany w prozie Herty Miller, relacjonującej realia komunistycznej Rumunii. Zestawienie tych dwóch utworów pokazuje, jak niezwykle płynna jest granica dzieląca drapieżną fantastykę
na światach rannych. I wreszcie, by dopełnić ogólną konstelację, dodać trzeba najbardziej realistyczną powieść Milana Kundery, Księga Śmiechu i Zapomnienia, w tłumaczeniu Piotra Rudeckiego, ironicznie relacjonującą tam Czechów Słowaków. Tylko pierwsze trzy rozdziały było w jego tłumaczeniu dalej Andrzeja Jagodzińskiego. A w Słowaku Praskiej Wiosny. W tym też kręgu umieścić by można nie pozbawiono sarkazmu niszczy czarnego humoru. Rozem do Marzenia Struna, zapiski z Błędnego Koła, stanowiąca odpowiedź o Festiwalu Solidarności Poczynka Stanu Jednego. We wszystkich tych przypadkach mamy do czynienia z prozą, która próbuje zuniwersalizować doświadczenie totalitaryzmu i przetworzyć je w rodzaj przypowieści. W tym samym rocie należałoby umieścić powieści Zarego Listowskiego z Częby, Przechowanie Kazimierza Rogosza, Nekrolog Michała Moszkowicza, pisarza ważnego o tyle jeszcze relacjonującego w kolejnych swych książkach sytuację pomarcowego emigranta, Madame Frankenstein z Tyrolyszy i wreszcie Nekrolog Marka Nowakowskiego. Te narracje, rozpięte między realistyczną wiernością doświadczeń a poetycką refleksją, są tyleż próbą w pełni udaną dawania świadectwa, co świadectwem artyzmu pojmowanego jako bezinteresowna gra, zmierzająca do wydobycia sensu egzystencji Brany Karsy-Romera. Nie znaczy to, że przedświt odrzucał prozę realistyczną, wprost podejmującą tą drogę losów i uwarunkowań. Zresztą ostre wskazanie granicy między mówieniem wprost, a poetyką przypowieści nie jest możliwe. Jeżeli jednak takie utwory jak Madame Frankenstein czy zapiski z Błędnego Koła sytuują się po stronie kreacji artystycznej, to już między sierpem a młotem Zdena Filskiego, ABC Krzysztofa Czepańskiego, Zakręt Jerzego Jurnika, czy wreszcie jeszcze jeden nazw dzisiaj Krystyny Jagiełło, lub jeśli będziesz ptakiem Piotra Skórzyńskiego, bliższe są narracją reportażową, ze swym wymiarze autobiograficznym, próbą mniej bardziej przekonującego rozliczenia się z postawami zajmowanymi w czasach PRL-u, Czapański i Jagiełło. Zakres doświadczeń tych opisywanych jest też rozległy i obejmuje tak czas ogrowego koszmaru, jak życie w PRL-u, łącznie ze stanem wojennym. Osobne miejsce w konstelacji utworu przypada powieści Andrzeja Szczypielskiego Początku, które swój sukces zawdzięcza przede wszystkim entuzjastycznej promocji wykonanej w nim przez Marcela Sierawnickiego, lecz która też przy wszystkich swoich uproszczeniach jest interesującym literackim rozpoznaniem skomplikowanych relacji polsko-niemiecko-żydowskich zakorzenionych w doświadczeniach II wojny światowej. Wreszcie należy uczyć na sylwiczny tom Adolfa Rudnickiego, co lat temu na Dostojewski, wpisujący się w konstelację dzienników pisarskich. Zwraca uwagę spora ilościowa w stosunku do dorobku wydawnictwa ilość książek krytyczno-literackich. Opublikowano 5 tomów, wśród których wyróżnił także przede wszystkim rozprawę Romana Zimana, Orwell i Oni, rzecz stanowiąca jakby historyczny odnośnik do większości publikowanych przez przedszkół utworów gazetowskich i poetyckich. Pozostałe książki, jak Tadeusza Mieszka, Poet tylko Słowa, Słowo Rzecz poświęcona przede wszystkim pisarstwu pokolenia 68, czy Łodzimy Żaboleckiego jako Jerzy Domaleckiego, gdzie wolność Warszawy, to zbiory poświęcone aktualnym problemom literackim. Dopełnieniu tych publikacji są liczne recenzje i eseje zamieszczane w drukowanych nakładach oficjalnych pisma Kultura Niezależna oraz Wezwanie. W tej samej grupie książek uratować należy wywiad rzekę Stanisława Beresia jako Stanisława Nowickiego z Tadeuszem Konwickim w wieku Czyśćca. Czytane dzisiaj książki te nie tylko dokumentują stan ówczesnej refleksji krytycznej, czy nawet historyczno-literackiej, lecz pozwalają odtworzyć klimat toczony w ogólnym czasie dyskusji i sporów. Są też świadectwem świadomości uwikłania literatury w problematykę życia społeczno-politycznego i dążenia do uzyskania obecnej artystycznej autonomii. Odrębną grupę publikacji przedświtu stanowią wspomnienia sięgające okres II wojny światowej, a kończące się dokumentacją doświadczenia stanu wojennego. W tej konstelacji umieścić należy wspomnienia Tadeusza Boraka-Morowskiego Armia Podziemna, Dziennik Powstania Warszawskiego Wacława Zagórskiego jako Lecha Żydowskiego Litę Wolności. Dokumentację przeżyć ładrowych Władysława Gancewicza Człowiek numer 102078 oraz Stanisława Piekuta pod krwawym niebem z Polski do Rosji Stalina. Kontynuację by danych oficjalnie pamiętnych układała Wilna, jednego z oskarżonych moskiewskich w procesie 16, Bóg jest wyżej danych zdarzeń, Jana Nowaka w Rowie Weterze, z
Stefana kardynała Wyszyńskiego, zapiski więzienny, Henryka Skarczyńskiego, jako Henryk Starmelka, starania się Amerykaniny, Wiesława Wodeckiego, listy do Leona, będące dokumentacją życia PRL lat 60. Wreszcie wspomnienia ze stanu wojennego Mariana Terleckiego, poszukiwany, oraz Zbigniewa Gruzy, epizod. Książki te stanowią też ważne punkt odniesienia dla kolejnej grupy publikacji przeciwników, jako stanowią pracę poświęcone rozpoznaniu sytuacji kraju i próbą nakreślenia programu działań zmierzających do jej zmian. Odnajdziemy tu takie rozprawy niestety polityczne jak Reszka Połatkowskiego, Kłopoty z Polską, Wojciecha Dłużyńskiego, Budowanie Niepodległej, Józefa Kuśnierka, Konsensus tak, ale oraz Kredo. Książki ważne również dlatego, że stanowią polityczno-społeczny testament jednego z najwybitniejszych reporterów po wojnie polskiej, począwszy od jego wydatkowskiego domu Uwaga Człowiek, Romualda Szeregiewa, Polityka i Sztuka Możliwości, czy Jana Lipińskiego, Solidarność, Problemy, Znaki Zapytania. Osobny blok tematyczny to książki poświęcone problematyce historycznej. Tu zwraca przede wszystkim rozprawa Arnolda Toynbee, Cywilizacja w czasie próby, konfrontująca doświadczenia przemian historycznych ze współczesnością. Książka ta może zostać potraktowana jako historiozoficzny punkt odniesienia dla innych prac tego kręgu tematycznego, jak książek Tomana Dewica, Boże Igrzysko oraz Czerwona Gwiazda, Wojna Polsko-Sowiecka 1920, Bohdana Skaradzińskiego, czyli Jana Brzozy, Polski rok 1919, pracy Józefa Garlińskiego, Polityki i Żołnierze poświęcenie zagadnieniu polityki polskiej w okresie II wojny światowej, Władysława Bartoszewskiego, Syndykat Zbrodni, rysujący dzień służb Policji Politycznej PRL-u, Macieja Łukowskiego, Proces trwa, poświęcony procesowi dowódców polskich marynarki wojennych w latach 50. To wspomnienie więźniów politycznych PRL-u, politycznych, więźniów politycznych Polski lat 1981-86, a także książki Teresy Polańskiej o nich, będących zbiorem wywiadów z wysokimi funkcjonariuszami partyjnymi, czynnymi przede wszystkim w pierwszej wojnie 6 dekady XX wieku i stanowiących bez wątpienia jeden z największych sukcesów wydawniczych przeciwników, że przetłumaczona została na kilka języków obcych. Wreszcie niezwykle popularnego zbioru wywiadów z działaczami podziemia solidarnościowego Konspira, autorstwa Maciera Ila Łopińskiego, Zbigniewa Grafa, czyli Mariana Moskita i Mariusza Milka. Dokumentacyjny charakter ma też relacja komendanta budapeszteńskiej milicji z roku 1956 imieniu klasy robotniczej, stanowiąca opis węgierskiej rewolucji. Jakby uzupełnieniem tego dokumentu jest dwujęzyczne wydanie antologii polskiej i węgierskiej poezji Dźwięk i Wyw, opublikowanej z okazji 30-lecia tamtych wydarzeń. Wspomnieć wreszcie wypada o trzech ważnych publikacjach, które stanowią istotny kontekst dla publikacji historycznej. Pierwsza z nich jest Tomszewicz filozofów rosyjskich przełomu XIX i XX stulecia, Drogowskazy, zbiór rozpraw o inteligencji rosyjskiej. Niedopełnieniem jest świetna książka Lidii Czukowskiej, zapiski o Anny Achmatowej. Obie pozycje są zaproszeniem do refleksji nad sytuacją i mentalnością rosyjskiej inteligencji poddanej presji totalitarnego zniewolenia. Trzecia wreszcie publikacja dotyczy kwestii wówczas zupełnie niemal fantastycznej, a i dzisiaj stanowiącej dość skomplikowany problem, to zeszyt zatytułowany Argumenty do dialogu polsko-białoruskiego. Ten zespół książek wraz z publikacjami autorów Czechów, Słowacji oraz Węgier wpisuje się coraz bardziej ożywiony w latach 80. lub inicjatyw związanych z wizjami przyszłości całego regionu wschodnio-środkowo-azjatyckiego. Gdy chodzi o dwie ostatnie grupy publikacji, warto podkreślić, że wydawcom udało się stanąć ponad ówczesnymi, dość już ostro rysującymi się podziałami i w miarę obiektywnie odzwierciedlić różne nurki kształtujące się w kręgach opozycji myśli politycznych. Zarazem też, co istotne, przez dobór prac historycznych udało się stworzyć dla toczonych w tym sporów i polemik szeroki i zarazem głębokie ruch historyczne. Wszystko to sprawia i stanowi przeciw istotną wartość, gdzie jak nie tylko podziemnego ruchu wydawniczego, można bez przesady powiedzieć, że jego twórcom udało się wypracować model wydawnictwa, by w harmonijny sposób połączyło wysokie wymagania artystyczne z celami poznawczymi i wydawniczymi. Dziękuję bardzo. Odpowiedzieć tylko na to. Chciałbym do
tej pory, kiedy sięgam do książki Epizod Zbyszka Bluzy, mam wrażenie, że to jest książka jakby ciągle bardzo ważna, ponieważ tak jak napisałem na stronie internetowej Przeciwku, że jest to książka, która po prostu próbuje w więzieniu przez 29 tygodni więzienia jakby zobaczyć, z czego my jesteśmy zbudowani. Cegła po cegle jakby rozbiera po swoją budowlę, konfrontuje z lekturami odbytymi dawniej i aktualnie i nie zostawia suchej nitki na literaturze, odpocząwszy, o ile pamiętam, od Ewangelii, a skończywszy na Gombrowiczu. Ale dziwnym zbiegiem okoliczności trafia mu się książka Zmartwychwstanie Tolstoja i ta jakby mu się podoba. Pomijając jakby ciągle do czytania jest ta książka, jakby poszczególne refleksje, to wydaje mi się, że w ogóle cała współpraca z Karką była jakby bardzo intelektualnie ważna, dlatego że właśnie Leszek wymieniając chociażby obrót polityczny, jakby nie wspomniał, że to były przygotowane przez Karkę, myśmy jakby tylko wykonywali coś w rodzaju jakby zresztą z ogromną satysfakcją usługę, prawda, czy kolejne numery Karki, które były jakby u nas drukowane, znakomicie przygotowane pod względem i graficznym, i tekstowym, po prostu przemyślane kompletne numery. I też jakby początki właśnie takiego jakby myślenia o przyszłości się zarysowywały w tych pracach kart. Karta startowała z kilku karteczek. No tak. Ja chciałem powiedzieć, że my jako żeśmy mieli jednak wielkie szczęście do tego, że tacy ludzie byli wokół nas, bo to przecież nie tylko Zbyszek, ale nie wiem, książki filozoficzne przez Krzyśka Siemińskiego czy książka Torańskiej też tym kanałem. Mieliśmy całą grupę osób, które podsuwały nam książki, a to, że my żeśmy je akceptowali, to znaczy, że po prostu były gdzieś tam tożsame z naszym sposobem myślenia, prawda? Znaczy, to w ogóle jakby trudno mówić, właśnie, czy to będzie pewnie będzie przedmiotem jakichś zastanowień się i badań, czy te podziemne wydawnictwa tworzyły jakiś ruch, nie wiem, umysłowy, mentalny, prawda, kiedy chyba ze dwa razy uczestniczyłem w jakichś spotkaniach właśnie u Zbyszka Bluzy związanych z Karpą, to tam wydawało mi się, że coś się takiego, takie jakby zaczyn się tego robi. Ale wydaje mi się, że po prostu, nie wiem, chyba byliśmy w jakiś sposób źle zorganizowani, w tym sensie, że po prostu ci sami ludzie, nie wiem, targali te książki, robili blachy, myśleli, poświęcając nieraz swój czas, może trochę niepotrzebny, bo może trzeba było jakby więcej pisać wtedy, no ale było jak było, prawda, ważne jest jakby dla mnie to, że właśnie niektóre książki jakby wręcz domagają się jakby wznowienia czy kontynuacji, a na przykład Zbyszka Gruzy nawet, żeby przeczytał swój epizod, zobaczył, jak pociągnął go dalej. W końcu jest tam tyle jakichś wspaniałych rzeczy, jakby do... No to nie chodzi właśnie o wspomnienia, tylko jakby o to budowanie, prawda? Dobrze. Do naszych refleksji przejdziemy za czas jakiś, a teraz jeszcze poproszę pana doktora Pawła Stylińskiego o jego tekst. Dziękuję bardzo. Działa, tak? Działa. Chciałbym tu nie przesunąć. Może poproszę sobie. Szanowni Państwo. Może bliżej. Dobrze. W latach stanu wojennego pojawiło się bardzo dużo publikacji książkowych, nielegalnych publikacji książkowych. Jednak z moich obserwacji wynika, że znaczna część tych wydawnictw
no, miało charakter jakby takich doraźnych drukarni, bez większego zaplecza intelektualnego, często jakby nastawionych na przedruki. Tymczasem Przedświtowi, jako pewnie jednemu z nie tak wielu wydawnictw, udało się stworzyć jakby solidne wydawnictwo, własny program wydawniczy, przetrwać 7 lat w podziemiu, trzymać niezłe tempo produkcji. Policzyłem sobie, że to było corocznie, zawsze, co roku ponad 10 książek, a w najlepszych latach nawet ponad 20 tytułów. No i dość duże nakłady, średnio 2-3 tysiące egzemplarzy. No to każe jakby, każe myśleć o tym wydawnictwie jako jednym z czołowych wydawnictw drugoobiegowych w Polsce. Tego zresztą zdawano sobie sprawę już w latach 80. Warto w tym miejscu może odwołać się do nielicznych śladów, nielicznej korespondencji z tamtych czasów, w której Przedświt jest wzmiankowany. W Paryżu, pod Paryżem w Maison Lafitte znalazłem na przykład taką ocenę. Anonimowy informator z kraju pisze do Jerzego Biedrojcia. Stan faktyczny na dzień dzisiejszy, połowa 1984 roku, przypomina nieco sytuację z końca lat 70. Na rynku umocniły się duże firmy CDN, Prąd Nowy oraz coraz bardziej prężny Przedświt. W połowie lat 80. No dość podobne zdanie wyrażała Lidia Czołkoszowa, ten jest nazwą w Londynie, w jej spuściźnie. Pisze ona tak do Józefa Löwenbauma w Szwecji. Spis autorów i książek wydanych przed jest naprawdę interesujący. Wcale nie zdawałem sobie sprawy dotąd z rozmiarów i poziomu tego wydawnictwa. Tą opinię podzielano również w MSW. Analitycy z zespołu operacyjno-sztabowego w sekretariacie szefa Służby Bezpieczeństwa w połowie 1985 roku stworzyli taką dość dużą analizę druków zwartych, podziemnych druków zwartych. I tu również Przedświt uzyskał bardzo wysokie notowania. Nie są to więc tylko moje opinie, ale również opinie, jak się wyrażę, z epoki. To, co zwróciło moją uwagę, gdy myślałem o Przedświcie jako wydawnictwie, to, że udało mu się wydać ponad 130 pozycji, a jednocześnie jakby zachować bardzo kameralny charakter. Było to wydawnictwo dość małe, jak na jakby dużą liczbę publikacji. Zacząłem się zastanawiać wtedy, jakby z czego mogła wynikać taka wysoka wydajność w tak ciężkich warunkach. Oczywiście wynikała pewnie z wielu powodów, także czysto ludzkich, zaangażowania, oddania, ale to, co wydaje mi się bardzo ciekawą sprawą dla rozmyślania o produkcji lat 80., o tej podziemnej produkcji, to są dojścia. Dojścia, czyli zamawianie książek czy publikacji nielegalnych potajemnie, czy nie wiem, jak to nazwać, prywatnie, w cudzysłowie, w państwowych drukarniach, czy też powielarniach, bo pewnie bardzo często nie były to takie drukarnie z prawdziwego zdarzenia, ale właśnie jakieś powielarnie. Również idą słowa polskiego. No, słowa polskiego również, ale pewnie często, ja myślę, że za często używa się w myśleniu o tym ruchu słowa drukarnia czy drukowania. To bardzo często było raczej powielanie. No ale dobrze. Także drukarnia, jak drukarnia Związku Socjalistycznej Młodzieży Polskiej, no w Smolnie. Niewątpliwie była to duża, profesjonalna drukarnia. No i teraz, co to pokazuje jakby dla mnie, jako dla historyka? Historyka głównie społeczeństwa. Mianowicie pokazuje takie jakby znaczenie drugiego obiegu gospodarczego dla pewnego, bym powiedział, rozwoju, krzepnięcia ruchu wydawnictw podziemnych. Przedświt korzystał przynajmniej z trzech, jeśli nie większej ilości takich dojść i opierał tak naprawdę większość produkcji na dojściach. Przez długi czas, jak zrelacjonowali mi uczestnicy Przedświtu, nie miał własnej bazy poligraficznej. No i właśnie, jest pytanie,
jak to ciekawie pokazać, jak to ocenić. Ci drukarze państwowi, no oni jawią się nam dzisiaj raczej jako biznesmeni niż, mówiąc dzisiejszym językiem, niż zaangażowani działacze podziemia, ale w gruncie rzeczy przede wszystkim są dla mnie jakby taką no, nieznaną i bardzo anonimową grupą, często znaną właśnie tylko z ksywek, znaną przez uczestników tego, jak Rysio, Stasie. Ich motywacje pozostają pewną zagadką. Można się domyślać, że te finansowe motywacje grały tu sporą rolę. Może nie tylko te. Jest natomiast dla mnie jasne, tak jak na to patrzę w tej chwili, że jakby no bez tych dojść, część wydawnictw książkowych w ogóle by nie wystartowała. Z kolei inne nie rozwinęłyby tak znaczącej działalności. Jednak wydanie grubej książki w podziemiu, no to nie jest prosta sprawa. Trzeba mieć sprzęt, zaplecze poligraficzne i te dojścia, mi się wydaje, jednak mocno dynamizowały ten ruch od strony produkcyjnej. To pozostaje kwestią do dyskusji, jak to doświadczenie szarej strefy opisać, co to było, czy to była jakaś taka karłowata forma jakiegoś protokapitalizmu, prefiguracja jakby zapowiedź przyszłego wolnego rynku, czy też nie, czy to pomagało potem ten rynek budować, czy może raczej przeszkadzało. W każdym razie dla mnie jest to sprawa bardzo ciekawa i pomagałaby się chyba dalszych badań. Inna sprawa, również taka bardziej społeczna, ja Państwu nie będę przecież tutaj opowiadał historii przedświtu, Państwo ją znacie lepiej ode mnie, chciałem raczej pewne doświadczenia jakby no przerzucić na takie szersze tło społeczne, to jest jakby to, że wydaje mi się, że szczególnie w drugiej połowie lat 80. jakby to te nielegalne książki jakby tak trochę niepostrzeżenie wrastały coraz silniej w tkankę społeczną, to znaczy, że ludzie jakby oswoili się z istnieniem. Że coś takiego jest, że to jest w zasadzie jakby trochę normalne. Ta działalność trochę zeszła z piedestału, stała się taka bardziej, może raczej mniej sztandarowa, bardziej taka właśnie przyziemna. Jeden z uczestników przedświtu, pan Bogusław Porowski, opowiedział mi taką historię. Gdy w tajemnicy wynosiłem książki z powielarni w Instytucie Matki i Dziecka na Kaszczaka, przez przypadek zawadziłem potężną torbą turystyczną o futrynę drzwi. Przeraziłem się, że wszystko się wyda. Portier uśmiechnął się tylko i powiedział, dobrze, że bibuła się nie rozsypała. No, proszę Państwa, to oczywiście jest wyrwany jeden przykład, ale to jakby każe zastanowić się nad taką sprawą, no na ile te wydawnictwa, na ile ten drugi obiekt również jakby był silny, nie tylko jego siłą oddany w sprawie ludzi, działaczy, ale też właśnie tego społeczeństwa, które tworzyło jakby taką, powiedziałbym, w miarę bezpieczną otulinę dla tej działalności. No nie chodzi o to, że wspierali tą działalność, ale że byli w pewnym sensie wierni, na przykład, że nie, jak choćby ten portier, który no, wiedział, ale przymknął oczy. Takich ludzi, którzy jakby domyślali się, ale nie poszli na policję, nie powiadomili przełożonych, albo w ogóle nie wykazali żadnego zainteresowania. Śmiem twierdzić, może się mylę, ale że w społeczeństwie bardziej lojalnym wobec władzy państwowej jednak podziemne wydawanie byłoby trudniejsze. Konspiracja musiałaby być, powiedziałbym, bardziej pracochłonna, a myślę nawet, że wręcz niemożliwa w takim rozmiarze. Wystarczy porównywać z Energią. Albo z Czechosłowacją. No, gdzie raczej na dojściach nie powielamy. Oni pozostali raczej w takiej formie tradycyjnego samizdatu. Teraz, oczywiście, to wszystko nie znaczy, że praca w takiej oficynie jak przedświt była jakoś łatwa i bezpieczna. Nie chcę tego powiedzieć. Zdaję sobie sprawę z tego, że jakby no w ogóle konspiracje nie mają przed sobą pewną przyszłość. To się w każdej chwili może skończyć. Nie wiadomo kiedy. Jakby korzystanie z tych dojść, z tych wszystkich jakby, nazwijmy to, ułatwień, one nie niwelowały oczywiście ryzyka wpadek, nie niwelowały wydania milicji przez, czy to przypadkowe osoby, czy przez skorumpowanych drukarzy. Jak ktoś jest skorumpowany, no to jakby może działać na różne strony. Dalej, no, osiągnięcie niezłej jakości technicznej, z czego słynął przedświt, no, wymagało naprawdę na pewno wiele determinacji, takiej inwencji również technicznej,
pomysłowości. Wreszcie po latach, gdy rozmawiałem z przedstawicielami Przedświtu, no, bardzo często w tych wspomnieniach widać, jak ciężka to była praca fizyczna, jaki to czasem był mózg, żeby te książki nosić, dostarczać regularnie, zapakować do samochodu, potem przewieźć ten przeładowany bigułą, przejechać tym przeładowanym bigułą samochodem. Temu na pewno musiało też towarzyszyć jakieś nerwowe napięcie. Zdarzały się w końcu nagłe ewakuacje, takie mijanie się o włos z tropiącą pod ziemię milicją czy służbą bezpieczeństwa. Wreszcie no, najlepszym tego dowodem są wyroki, czy też raczej miesiące spędzone w więzieniu przez kilku działaczy Przedświtu, zarekwirowane nakłady, samochód, zabrana pilotyna introligatorska, czy jak ktoś policzył, 10 ton papieru. To już pokazuje skalę działania w ten sposób. 10 ton to jest sporo palec, nie wiem ile, ale na pewno nie jest to mało. No i w związku z tym jakby no, powstaje pytanie, które na pewno należy kierować do historyków. Jak wyglądały kulisy tych wszystkich operacji w PADE? Więc Państwa rozczaruję, ja nie jestem w stanie odpowiedzieć na to pytanie, jak wyglądała jakby taktyka służby bezpieczeństwa wobec Przedświtu. To nie jest łatwe do tworzenia i póki co jakby no, bardziej rekonstruuję te wpadki z relacji uczestników, w relacji członków Przedświtu niż z nielicznych dokumentów SB. Warto też wspomnieć, co mi się wydaje bardzo ciekawą sprawą, o kolportażu. Jakby te szlaki podziemnego kolportażu, one się dawno zatarły. Miały już przecież 20 lat, nie 20 lat od momentu upadku komunizmu. Ale jakby ten kierunek badań, jakby próba odtwarzania tych szlaków, częściowa rekonstrukcja tego zjawiska wydaje mi się bardzo ciekawa i obiecująca jako historykowi, bo ona nam wiele powie jakby o takim społecznym oddziału istnieniu tych wydarzeń i oddziaływaniu wydarzeń. Ta właśnie niewidoczna sieć powiązań, jakby takich kolportażowych, ta jakaś taka nić między łącząca czytelnika z wydawnictwem w gruncie rzeczy. Nie bezpośrednio, ale jednak. Z tych moich rozmów wynika, że jakby w latach 80. już bardzo wyraźnie widać, że na tym rynku wydawnictw podziemnych jakby pojawili się tacy wyspecjalizowani kolporterzy, trochę na wyrost może nazywani przeze mnie hurtownikami. Choć były to ilości hurtowe, po kilkaset na przykład egzemplarzy książki, to jest ewidentnie ilość hurtowa. Takim kolporterem dużym w Przedświcie był pan Tomasz Dolecki, obecny tu na sali, który mi o tym sporo opowiedział. W najlepszym okresie był w stanie jakby założyć, czy też obsługiwać 30 punktów kolportażowych w Warszawie, co mi się wydaje dużą liczbą. Pewnie nie były to wszystkie, ponieważ nie tylko on kolportował wydawnictwo Przedświcu. Jakby z tych punktów kolportażowych te wydawnictwa schodziły na niższe piętra, do zakładów pracy, kręgów towarzyskich. Ten typ kolportażu próbowałem jakoś nazwać, zdefiniować. Mi się wydaje takim typem kolportażu środowiskowego w gruncie rzeczy, znaczy bardziej środowiskowego niż na przykład kolportaż dzisiejszej książki, bo jednak był do jakiegoś stopnia utajniony. W takich sytuacjach jakby wyłania się zazwyczaj grono stałych czytelników, do których no, powiedziałbym, kolporter ma no zaufanie, nie pokazuje książek wszystkim przypadkowo natykanym osobom, ale jednak tym bardziej wtajemniczonym. Wreszcie jakby bardzo ciekawy jest sam sposób i zasięg rozchodzenia się książki, jakby jej społeczna rola, społeczne życie. Te książki przecież no jakby też miały swoje dalsze, drugie życie. Często były powielane, piractwo, nie piractwo, pożyczane, ukrywane, konfiskowane. Przemierzały często nieraz bardzo kręte drogi, zanim dotarły jakby do ostatniego czytelnika. I to mi się wydaje bardzo ciekawe. Wszystko to tworzyło jakiś
krwioobieg, no nie wiem, on trochę na wyrost, powiem, taki jakiś szkielet organizacyjny opozycji w gruncie rzeczy. Tam, gdzie dochodzi bibuła, gdzie dochodzi książka, tam jest opozycja. Tam, gdzie ona nie dochodzi, to w zasadzie nie ma. Tak mi się przynajmniej wydaje, w latach 80. O, te gdy chodziły jeszcze przez Radio Wolną Europę. No to prawda, tak, tak, tak. No to było pewnie jeszcze silniejsze medium, bo według badań Radio Wolna Europa czytało tam, znaczy słuchało 40 parę procent Polaków, więc to rzeczywiście jest bardzo istotne. No ale gdy mówimy o książkach, no to czy bibule, to to jest o tyle ważne, że jakby taki sposób jakby komunikacji tworzy pewną sieć. W większym stopniu niż według mnie słuchanie radia. No i właśnie, to jest właśnie tak, że przekazywano te książki z ręki do ręki, co jest ciekawym jakby takim doświadczeniem, bo była to taka, bym powiedział, osobista komunikacja, pewna taka no, odręczna edukacja, której, bym powiedział, towarzyszyły różne przeżycia, emocje, raczej trudne do powtórzenia w dzisiejszych czasach. Dzisiaj jakby zakup książki, a także jej czytelnik pewnie wygląda inaczej. Nie wiem, no. Żeby nie rzucać tak w próżnię, no filolog z wykształcenia Tomasz Dolecki, on już nie przychodzi dzisiaj po godzinie 20 z książkami do mieszkania robotnika z Huty Warszawy. No, takiej sytuacji raczej już nie ma. Prawda? Więc to jest jakby to. Także czytelnik według mnie musiał wykazać często więcej wysiłku, żeby tą książkę zdobyć. Wejść w różne kontakty społeczne, które dziś już no, nie wchodzi. No, zakup książki w księgarni jest czynnością dość automatyczną. I drogą. No ale tamte książki też nie musiały być tanie. Ale nie były drogie. Relatywnie były drogie. Co jeszcze można powiedzieć? No może zabrzmi to trochę jak tęsknota za czasami drugiego obiegu, ale nie o to mi chodzi, jakby, że ta książka właśnie no, w bardziej intensywny sposób jakby pośredniczyła w różnych kontaktach, nawet właśnie łącząc ludzi z różnych warstw społecznych. I powiedziałbym, że może to właśnie trzeba uznać z perspektywy czasu za taką no, największą jakby zasługę wczesnych wydarzeń, jakby budowanie, podtrzymywanie jakiejś takiej wspólnoty, nie wiem, nazwijmy to społeczeństwa alternatywnego. Ludzi, którzy samorzutnie, spontanicznie współdziałają ze sobą, jakby no, żyją powiedzmy w systemie komunistycznym, ale też obok niego dzięki tej działalności. Mi się wydaje, że nigdzie w obozie sowieckim coś takiego nie wystąpiło w takiej skali. Wydaje mi się, że przećwik wśród różnych innych wydawnictw z pewnością miał na tym polu bardzo duży zasług. Dziękuję Państwu. Bardzo dziękujemy. Ja może tylko wejdę w króciutką polemikę z panem Pawłem. Mianowicie trochę porozumiemy te dojścia. Otóż to prawda, większość z wydawnictw drugiego obiegu pracowała na dojściach. Problem polega na tym, że kompletną nieprawdą jest, że tych dojść to było jak multum, że w gruncie rzeczy każdy, kto chciał, to mógł znaleźć, bo my żeśmy przez całą naszą działalność tak naprawdę korzystali długo właśnie z trzech dojść. Oczywiście mieliśmy jakieś okazjonalne jeszcze, ale z każdego takiego miejsca żeśmy po prostu się cieszyli niezwykle. I oczywiście, kiedy żeśmy mogli zacząć drukować sami, nie być uzależnieni w sposób zupełnie niezwykły od drukarzy, którzy akurat tego dnia się upili, a następnego nie, albo przyszedł, przepraszam za określenie, pan kierownik i powiedział, no wypierdalać dzisiaj stąd. A człowiek nie, godzinami czekał, a może będzie, a może nie będzie, a później z tymi torbami jeździł przez całe miasto, a przepraszam, ale w takiej torbie, to jest łatwo zważyć. My żeśmy po 4 rydze, a 3 w każdej z torby brali. Był taki czas, że przecież myśmy nie mieli samochodu.
żeśmy na plecy dobrali do tramwaju czy do autobusu, to było kilkadziesiąt kilogramów, które trzeba było dźwigać za każdym razem. Te ręce my żeśmy mieli przy samej ziemi, naprawdę. Więc to nie jest tak, że każdy, kto chciał, to sobie mógł założyć wydawnictwo, bo każdy z drukarzy tylko czekał, żeby zacząć drukować. Druga sprawa jest taka, że my dosyć świadomie, w większości tych drukarzy nigdzie nie wymieniamy z nazwiska, dlatego że nie ma co ukrywać, żaden z nich nie był osobą ideową. To nie jest tak, że którykolwiek z nich cokolwiek w gruncie rzeczy zrobiłby bez pieniędzy. Co więcej, no w tym czasie, z tego co wiem, ani Markiewicza, a ja też niespecjalnie żeśmy pili, ale przy tych dochodach, które mieli nasi drukarze, gdybyśmy my te pieniądze odłożyli, no to każdy z nas mógł budować willę absolutnie. Ja tylko opowiem taką historyjkę, mianowicie jeden z naszych drukarzy, którego nazwiska nie wymienię, którego zresztą tutaj większość ludzi przed świtu zna i którego żeśmy lubili, mieszkał w mieszkaniu, w którym były dwa małe pokoje. I w tym mieszkaniu mieszkali tak: jego rodzice, on z żoną i trójką dzieci, plus siostra i dwójka dzieci. To było mieszkanie nie większe niż 40 metrów. Także jak u tego naszego drukarza na noc rozkładali łóżko w tym pokoju, w którym on mieszkał, to łóżko zajmowało dosłownie od jednej ściany do drugiej miejsce i spał on z żoną i trójką dzieci na tym jednym łóżku. Po czym oczywiście, kiedy dostawał od nas pieniądze, natychmiast leciał na przykład na wyścigi i przegrywał te pieniądze na wyścigach, albo szedł do knajpy, wszystkim kumplom stawiał, krzyczał tam śmierć komunie, coś tam, bo oczywiście się upijał. Więc to nie jest, wracając, to nie jest tak, że to strasznie tak łatwo było z tymi dojściami. Wręcz odwrotnie, jeszcze raz powtórzę, myśmy naprawdę z każdego miejsca, które gdzieś tam żeśmy znaleźli, w którym udało się jedną chociaż książkę zrobić, byliśmy szczęśliwi. Często zresztą akurat te przypadkowe miejsca kończyły się dla nas nie najlepiej, bo pamiętam taką historię, którą miał Słoń chyba w Centrum Zdrowia Dziecka. No Jarek miał taką nieprzyjemną historię, która się skończyła zatrzymaniem, też z taką dziwną drukarnią, która do końca, do dzisiaj tak naprawdę nie wiemy, co to było. To jest jedna sprawa. A druga sprawa to jest sprawa, powiedziałbym, ogólniejsza, która dotyczy nie tylko przedświtu jako takiego, ale obecności wydawnictw niezależnych w ruchu opozycyjnym w połowie lat 80. Większość Państwa nieźle ten czas pamięta. W gruncie rzeczy proszę pamiętać, że to jest czas, kiedy dawno się skończyły strajki, kiedy w gruncie rzeczy większość zakładów dużych była spacyfikowana, kiedy tak naprawdę struktury Solidarności działały w bardzo niewielkim stopniu, przy ogromnym zniechęceniu społecznym, a książki były w bardzo takim widocznym jednak znakiem oporu. I to one w dużej mierze dodawały ducha, mówiąc górnolotnie, sił ludziom, a poza tym w dużej mierze też edukowały i pozwalały spojrzeć inaczej myśleć. Pokazywały też, nie będę specjalnie skromny, że są ludzie, których stać na to, żeby jednak się postawić, działać inaczej, nawet w sytuacjach, kiedy jakoś tam nas jednak od czasu do czasu zamykano. Więc i ja na przykład nieźle pamiętam ten czas z konsorcjum wydawniczego. Tutaj uwaga, Doleszka, żeśmy w niewielkim stopniu byli zobligowani przez konsorcjum wydawnictw. To się ograniczyło w gruncie rzeczy do tego, że musieliśmy wydrukować jedną książkę tak naprawdę.
Natomiast, znaczy konsortium założenie miało jednak troszkę inne cele. W każdym razie, no dosyć dokładnie wiedzieliśmy, że w połowie lat 80. cały ten ruch społeczny, umownie powiedzmy nazywany Solidarnością, on siadał, bardzo gwałtownie, wyraźnie siadał, a książki były ciągle znakiem oporu, bo jednak wolna Europa była zupełnie czymś innym. Słuchanie wolnej Europy było czymś szalenie anonimowym, w czterech ścianach, ono nie tworzyło w gruncie rzeczy żadnych więzi. Natomiast prasa plus książki to była podstawa. Proszę Państwa, my mamy teraz taki pomysł, że poprosimy ludzi przed świtu o takie krótkie, dwu, trzy, maksimum pięciominutowe wypowiedzi, czym dla nich tak naprawdę był przed świt. I proponuję, żeby zaczęła tą te wspomnienia Ewa Olimińska, jeśli byłaby tak miła. Ewo, jest. Już się dzieje, już się właśnie, to wiesz, jest ja ci to niosę, jeśli chcesz, czy chcesz tutaj. Słyszę, cześć, to mogę mówić. Miło mi bardzo wszystkich spotkać po latach. Nie wiem, no, w dwóch słowach powiedzieć, czy w pięciu, dosyć trudno ci już. Przeciw. Napisałam krótkie wspomnienie, które możecie Państwo sobie przeczytać na stronie wydawnictwa Przeciw, to jest przeciw.org, to przy okazji mówię, gdzie no, właśnie napisałam tych parę słów, czy było to dla mnie ten czas. Był to czas wspaniały, uważam, cudowny. Cieszę się, że miałam okazję poznać tylu uczciwych i odważnych ludzi. To było jakby najważniejsze i był to taki czas, kiedy byliśmy szczęśliwi, że jesteśmy po tej stronie, że nie musimy dokonywać wyborów. Wszystko było dosyć takie czarno-białe, prawda? Wiadomo było, co jest dobre, co jest złe. Nie tak jak dziś. Nie wiem, co więcej powiedzieć. Bardzo żałuję, tak jak to napisałam w tych kilku słowach, że nie trzymamy się razem dziś wszyscy. Myślę, że jest okazja dziś ku temu, żeby odnowić kontakty, do czego wszystkich namawiam. Drugą osobą, którą chcieliśmy poprosić, ale niestety mi gwałtownie odmówiła tutaj wypowiedzi ze względu na swoją chorobę, jest Marysia Ostrowska, ale przynajmniej się pokaż wszystkim. Marysia wyszła. Wyszła. No dobrze, pojedziemy dalej. Teraz pojedziemy już, że tak powiem, z naszej listy. W związku z tym chciałbym, żeby Słoń parę słów powiedział. Ja po niego pójdę. No nie. Musicie Państwo poczekać. Słoń dojdzie. Mimo duszy dojdzie. Słoń kroczy. Dostojnie. Słoniu, czas na Twoją 2-3 minutową wypowiedź na temat tego, czym dla Ciebie był przeciw. Witam wszystkich. Wiesław Bielic. Słoniem z Wami. Czym był dla mnie przeciw? Wielką satysfakcją przede wszystkim, bo robiliśmy coś bardzo fajnego. Wielkim zmęczeniem, bo zanim zacząłem pracować z Waskiem, to swoje książki robiłem w wolnych chwilach. I wolnych chwil było więcej niż robienia książek. A w przedświcie wyglądało zupełnie inaczej i to było głównie robienie książek, wolnych chwil zdecydowanie mniej. Książek było bez porównania więcej. I w związku z tym więcej satysfakcji z tego, że te książki się ukazują. Poza tym była to świetna zabawa. Mimo wszystko.
pracowałem wtedy z takimi ludźmi, do których miałem pełne zaufanie. Nie było czegoś takiego, że zrobi, nie zrobi. Po prostu był to taki zespół grany, gdzie być. I coś się powiedziało, to to było robione. No, wielka satysfakcja i radość z tego, że te książki były. To jest tam wszystko. A żeby były ładne, to... To w dużej mierze zasługa słonia, który był taką naszą... stał nad nami z mieczem i krzyczał, a tu ma być równiutko obcięte. A Siemieński mi obcinał paznokcie wtedy. Bardzo dziękuję słoniu. Proszę Państwa, następną osobą będzie Jurek Truchwicki. Bardzo proszę. Dzień dobry. Ja jesienią 83 roku dotarłem do Przedświtu, szukałem wydawcy wyboru. Mieliśmy pomysł na wybór, szukaliśmy wydawcy. Pamiętam, że moja przyjaciółka zaprowadziła mnie do mieszkania Chojewińskich. Przywitał nas facet, tu się przedstawił Mickiewicz. Mówię sobie, oho, dobrze się zaczyna. Ale Przedświt wyboru nie wydawał, zrobiła to potem Nowa. Ale ja szybko zostałem przyjacielem Jarka, Ewy, Jarka, Wacka. Zostałem kolporterem i dzisiaj możemy to nazwać doradcą graficznym. I to doradztwo nauczyło mnie pewnej punktualności, bo jak widziałem, że z projektami graficznymi spóźnię się o dzień, o dwa, to zastąpi mnie Jarek, ukaże się książka z ilustracjami według pomysłu Jarka. Ja chciałbym tylko jeszcze przypomnieć o jednej roli. Ja już nie pamiętam, który to był rok, ale chyba 85 rok. Przedświt dostał kamerę filmową. 87. Już? 7, tak. Wcześniej. Nie. Ja jechałem wtedy do Gdańska i Jarek mi powiedział, weź tu stary tą kamerę, popatrz. Tu nadusisz i to wszystko się filmuje. A widziałem, że w Gdańsku będzie promocja książki Wałęsy Drogi Wolności. To pomoże nam ustalić termin. Pomoże szósty. Szósty raczej. I to spotkanie, i ta promocja miała miejsce w słynnej górce u Dominika w Gdańsku. Ja tam poszedłem, było sporo ekip telewizyjnych z zachodu i był wideokontakt. I oni powiedzieli, stary, to jest taką kamerą tu robisz, to musisz mieć światło. Ja mówię, no tyle jest tych ekip telewizyjnych. Mówią, ale oni mają nowoczesny sprzęt, światła nie potrzebują. Ja wtedy pobiegłem do pobliskiego sklepu, za ostatnie pieniądze kupiłem reflektor. Przyszedł Wałęsa i zaczęła się konferencja prasowa. Ja podszedłem do kontaktu, włączyłem tą lampę. Nagrało mi się chyba 4 sekundy, nie? Tak w Wałęsa tylko migdał, a tu jak łupnęło, to wszystkie światła w granicy zgasły. Dziękuję bardzo. Dziękujemy bardzo. Jeżeli mogę, to dzisiaj naprawdę wszystkim serdecznie dziękuję za niesamowitą przygodę mojego życia. Dziękuję. Jurek jest oczywiście bardzo skromny, to w dużej mierze jednak dzięki Jurkowi i jego kontaktom książki Przedświtu wyglądały tak, jak wyglądały. Teraz poproszę Tomaszka Doleckiego. Tomasz Dolecki, ja prowadziłem się podaż Przedświtu, znaczy nie cały, powiedzmy w dwóch trzecich porywach. To jest tego trzeba, to jest tego trzeba. Co ja mogę powiedzieć? Pan Przedświtu powiedział, że to była zabawa. No, była zabawa chwilami była ciężka praca. Myślę, że więcej tych chwil z ciężką pracą było. Natomiast na pewno, no nie będę mówił banałów oczywistych spraw, że tamte lata to jakaś satysfakcja dla nas wszystkich, pewnie większość z nas tutaj coś zrobiła pożytecznego i nie żałuję tego. Natomiast ja chciałem jedną rzecz powiedzieć. Ostatnio zbieraliśmy wypowiedzi naszych autorów na okoliczność tej rocznicy i tam do książki, która ewentualnie powstanie. Jeden z autorów bardzo dużą goryczą napisał swój tekst, zresztą tytuł mówi sam za siebie.
sprzed niechcianego dnia. Chciałem powiedzieć, że właśnie tę satysfakcję, którą czuję z dawnych lat, przynoszę ją do dzisiaj. Znaczy, to jest tak, że ten przedświt do dzisiaj funkcjonuje jako przyjaźń, nie? Właściwie między nami wszystkimi, ale też chcę powiedzieć, że nie ma wśród ludzi przedświtu, znaczy oni w ogóle się nie zmienili, oni są tacy, jak byli wcześniej. Nie ma wśród ludzi przedświtu nikogo, kto kiedyś wywalczył by obronę słowa, a dzisiaj by chciał to obronę słowo ograniczać, bo są tacy ludzie. I to chciałem powiedzieć. Jakby nawiązując do tego naszego autora, który był no nie jedynym wyrazicielem pewnych takich no pewnych goryczy odczuć. To jest margines jakiś, ale trzeba o tym pamiętać. Tak w prozie Jurka Różańskiego facet odkrywa na murze napis lepsze jutro było wczoraj. Chcę powiedzieć, że Tomaszek wykonał naprawdę gigantyczną pracę. Gigantyczną. Znaczy to, co my żeśmy mu tam dostarczali, on musiał później, jak ta bróweczka, do większości punktów poroznosić, porozwozić, etc., etc. To po prostu ogromna robota. A jeszcze na dodatek dużą cenę za jego pracę zapłaciła jego mama, którą też byśmy bardzo chcieli serdecznie pozdrowić. Kolejną osobą, która będzie teraz gadać, będzie Tomek Kwiatkowski. To były czasy, w których trzeba było żyć, ale trzeba było robić coś sensownego. W moim pojęciu właśnie taką bardzo sensowną pracą był ruch wydawniczy, a skoro jeszcze był z ambicjami i miał możliwość kształtowania świadomości nie tylko stricte politycznej, no to było to coś pięknego. Dzięki przedświtowi przeżyłem parę pięknych lat życia. No i trzeba było też uczyć się pewnych zachowań praktycznych, które nie są moim amplua, ale trzeba było. Więc na przykład z żoną opracowaliśmy metodę wywożenia pieniędzy za granicę, żeby je wpłacać na konta A. Na konta A można było tym dysponować. No trzeba było w jakiś sposób, ja akurat byłem w tej szczęśliwej sytuacji, to chyba był powód, który praktycznie udało mi się nawiązać z nimi kontakt. Jarka znałem całe lata, wcześniej jeszcze z Politechnika z lat 70. Ale Wacka nie. No, ja miałem do dyspozycji dwa maluchy. I to była bardzo cenna rzecz. No, myśmy te dwa maluchy rozgrywali bardzo chytrze, bo raz jeden stał, tam było parę kluczyków, no można było różne rzeczy manipulować, prawda? Odwoziło się pusty samochód, przesiadało się z drugiej strony ulicy do drugiego. Ja właściwie człowiek, który był przekonany, że nic nie potrafi poza czytaniem akt sądowych, okazało się, że no, trochę tam potrafię kombinować. Bo dzisiaj się o różnych rzeczach mówi, ale to jak przełożyć na język praktyczny, to była rzeczywiście potrafnie ciężka robota wymagająca dużego takiego zmysłu. Dużo czerpałem uwag od Jarka i Wacka, no bo przecież byłem w dużym stopniu zielony, bo to nie polegało tylko na noszeniu ciężarów. Ciężary też oczywiście nosimy, ale okładało się w okładkach. Taka była z kartonu. Karton nie leżał na ulicy. Jak mnie kiedyś z kartonem złapali, to pomógł mi nieżyjący kierownik zespołu adwokackiego, który był przygotowany, że może się coś takiego stać. Powiedział, że to na okładki dla akt adwokackich. No, takie rzeczy. Ja w każdym razie przeżyłem bardzo piękną rzecz, spotkałem pięknych ludzi, poznałem żonę, która to wszystko wciągnęła. Myślę, że bez tego byłbym o wiele bardziej gorszy. Bez żony, tak.
chciałbym, żeby Boguś Porowski gdzieś tam widziałem, że jest. Bogdan Porowski! Dobrze. No, to musisz niestety teraz, Krzysiek, ty wstać chory, ale musisz się pokazać i ty musisz parę słów. Ja już jestem naprawiony. Dobry, Krzysiek Siemiński. Właściwie to wszystko już zostało powiedziane. Żeby nie zanudzać pęka, dla mnie przedświt był wielką przygodą, bardzo dużą satysfakcją. Dziękuję wam, chłopaki, za to, że mnie zaprosiłeś jeszcze raz kiedyś z tego czasu. Słonia też wcześniej nie znałem. Dowiedziałem się dobrze, tyrałem ciężko dzisiaj, to również bym tak nie dawał. Ale mam satysfakcję, że jakiś tam skromny udział miałem też w wydawnictwie, które było jednak fenomenalne. No i teraz Boga po prostu. Dobrze? Dzień dobry, Bogdan Porowski jestem. Gdybym wiedział 23 lata, 24, od początku nie byłem z przedświtem, że muszę przemawiać i mówić o tym, takim, czym był dla mnie przedświt, to na pewno bym zrezygnował z udziału w tym wydawnictwie. To przemówiał. No tak, Krzysiek powiedział, tyraliśmy, pracowaliśmy i to wszystko. Jakąś satysfakcję wtedy mieliśmy. Dzisiaj na pewno nie mniejszą. No ale ty jeszcze siedziałeś przez 9 miesięcy? Nie, 5 miesięcy, ale no, wspominam trochę, że no, nie chcę wspominać o tym. Zdarzyło się dzięki Jarekowi, wyszedłem tutaj opresji ogromną ręką, bo Jarek stworzył takiego człowieka o imieniu Karol, nie wiem czy pamiętasz. Karol? Tak, Karol. A tak? Nieistniejący człowiek, jakby powiedzieć, który... Historia stworzona przez Jarka właśnie i ta postać Karola uratowała mnie przed większymi konsekwencjami. Bo później się dowiedziałem, że umiejscowiłem go jako tego Karola nieistniejącego, że gdzieś mieszka w okolicach ulicy Górskiego. A wiedzą bogatnie, że to jest Karola. Tak. I wtedy jakiemuś tam Karolowi zadaję, że szefcowi zrobiono potężną rewizję. Nawet zerwanie podłogi, gdy się powiem, sobie przypominam. Czym był przedświt? Fajną rzeczą. Dziękuję bardzo. Ja chcę tylko powiedzieć, że Bogdan był naszą złotą rączką i to jeżeli działał sprzęt i samochody, to dzięki niemu. Taka prawda. Ponieważ obiecywał, że się znajdzie tutaj na tej imprezie Krzysztof Freisler, ale nie widzę go, więc po prostu nie tyle za niego, ile chciałbym powiedzieć kilka słów o Krzysztofie, który mieszkał i mieszka w połowie, czy w jednej czwartej dalej w Berlinie, bo po prostu przespączkowanie się jakby powiększył i częściowo mieszka na Kresztowej Górze, częściowo w Warszawie, częściowo w Berlinie, czyli po prostu wędrówki Krzysztofa. Do mikrofonu! Mówię, że wędrówki Krzysztofa Freislera w sprawie przedświtu, który jeździł i do Mirka Wieńskiego, i do Lundu, do Mariana Kalety i Lebenbauma, no tylko za tym przywoził jakieś najdziwniejsze rzeczy, bo letrasety to przyrządy, które po prostu umożliwiały właśnie robienie owych nieszczęsnych okładek, które przynajmniej połowę przeze mnie robionych wynikały z tego, że było robione przez 7 do 10 minut, bo jak nie było innej okładki, to ja musiałem to zrobić, a robił to w łazience, która była kuchnią i która była ciemnią fotograficzną. Po prostu ruchy były bardzo ograniczone, ale za to wyobraźnia nie mogła się realizować, ponieważ trzeba było to wszystko gdzieś znaleźć, wyciąć, sfotografować, pokombinować. Na to wszystko było 5 minut, bo o 5 rano trzeba było zbijać magnet, dlatego że mogli przyjść
o 6, a o 7 trzeba było pojechać do drukarni, żeby wręczyć już gotową blachę. Ale przeszedł wiarę o Krzysiu, a znowu zaczęło blachę. Ja bym jeszcze chciał, żebyś Zbyszek, zwracam się do Zbyszka, żeby jeszcze parę słów o współpracy karty z Przedświtem. Jeśli pozwolicie, to ja chwilkę dłużej, bo ja mam właściwie dwie rzeczy i też bym się zgłosił zresztą sam po tym, co powiedzieliście. Wacek mnie zmusił do napisania wspomnienia w ostatnich dniach. To było dla mnie dosyć ważne doświadczenie, bo musiałem sobie wszystko przypomnieć i to się ułożyło w coś rzeczywiście niezwykle ważnego. Też sobie zacząłem odpowiadać na pytanie, co to była za relacja między tą naszą redakcją a wydawcą, nie wydawcą. To właściwie to trudno nazwać, ponieważ Przedświt był dla nas przede wszystkim inspiracją. I to taką trudną do dotknięcia. No, znaczy jak się zastanawiałem tam pisząc ten tekst, to sobie zdałem sprawę, że to właściwie była w jakimś sensie magia mieszkania Jarka. Bo ja nie miałem akurat okazji, że tak się stało, że pierwszy raz poszedłem do Jarka i tak zostałem już. Po prostu to się wszystko się działo w tym mieszkaniu. Pewnie było być odwrotnie, nie wiem, ale w każdym razie tak się przyzwyczailiśmy do tych kontaktów i jakiś niesamowity spokój, jaki był, bił z tego domu. Znaczy taki rwetes organizacyjny i taki spokój. Ja się nigdy z takim spokojem duchowym nie spotkałem, jak w tym miejscu. I teraz potem, jak mówiliście o swoich doświadczeniach, to myślę, że to dla nas to było coś, znaczy ja byłem jakby główną osobą z karty, chociaż przychodziły też inne osoby do Jarka, ale dla mnie samego to on i Promek to była taka para, która mi gwarantowała kartę. Znaczy jakby z nich biła taka... Znaczy ja byłem przekonany, że my będziemy to pismo wydawać. Byliśmy po traumatycznych doświadczeniach, bo na pierwszą kartę w kręgu czekaliśmy 13 miesięcy. I chcę powiedzieć, że przeżycie tego traumatycznego doświadczenia, nie mam kręgowica złe, tylko po prostu to naprawdę dla takiej redakcji to jest niezwykle trudne do przeżycia i potem jak te numery wychodziły po miesiącu czy dwóch, to dla nas była taka, to było zjawisko po prostu. Znaczy to znaczy myśmy żyli, to mimo że rzadko wychodziliśmy, to... Więc chcę powiedzieć, że to rzeczywiście tak było, jak Jarek mówił, że myśmy przygotowywali numery czy książki do końca, ale to nie było tak, że oni byli naszymi drukarzami. Znaczy po pierwsze myśmy o tym rozmawiali. To była wspólna sprawa. Ja nigdy bym nie mówił o Przedświcie jako właśnie takiej wydawcy w sensie drukarni. Znaczy to i właśnie dlatego, że myśmy mieli poczucie bezpieczeństwa w całej tej relacji. Naprawdę nie wiadomo tak naprawdę skąd branego, bo ciągle były jakieś wpadki i to wcale nie było takie proste. Nie chcę tego tekstu powtarzać, ale tam były w każdym razie zdarzenia różne trudne, a jednocześnie cały czas nie opuszczało nas to poczucie, że tu jest bezpiecznie, że to są tacy ludzie, a poznaliśmy się w tych okolicznościach, że to są tacy ludzie, którzy to bezpieczeństwo gwarantują. Więc dzięki. Druga sprawa, o której chciałem wspomnieć, to bym nigdy sam nie wywołał, bo bym się nie odważył w taki sposób widzieć kartę, ale Jarek mnie w pewnym sensie to zmobilizował, zresztą już kiedyś występując tak publicznie w sprawie tej mojej książki, epizodu, że jakoś tak speszyłeś tym, że jakby widząc, bo mnie się wydawało, że to jest w gruncie rzeczy moja bardzo osobista moja książka i że ona właściwie nie może spełniać roli takiej zapisu procesu człowieka w latach 80. tak w ogóle. To znaczy nigdy bym o niej nie pomyślał jako o czymś uniwersalnym, ani też o karcie w takim sensie. Ponieważ to tak wywołałeś, to ja sobie pozwolę tak trochę to pociągnąć, bo myśmy się sami uważali za całkowity margines opozycji.
Znaczy nigdy w karcie nie byłoby takiego poczucia, że tutaj, nie wiem, dzieje się coś ważnego dla Polski. Jakby. Może w tej małej karcie, gdzie przygotowywaliśmy powstanie na 31 sierpnia, no ale to raczej świadczy o naszej głupocie chyba niż o czymkolwiek innym. W każdym razie nie wyszło. Nie wyszło kompletnie, no to było absolutne fiasko. Stąd się wzięła duża karta, bośmy postanowiliśmy zmienić pismo, skoro się nie dało na barykadach. Ale rzeczywiście coś w tym było, tylko nie tak. To znaczy ta karta rzeczywiście była drogą duchową. To znaczy myślę, że dla nas była takim, to znaczy to były kolejne kroki odsłaniające jakieś obszary, jakieś perspektywy i zresztą nasze rozmowy też były w tym ważne i przed i po tych kolejnych numerach. Z tym, że myśmy, jakbym sam o tym mówił, tak bez takiego kontekstu, to bym mówił o definiowaniu środowiska. Na pewno nie definiowaniu Polski. W żadnym sensie myśmy nie przygotowywali wolności. To znaczy, to w ogóle mi się wydaje nieadekwatne, ale jest coś takiego, że myśmy to środowisko ukonstytuowali tak, że ono przetrwało. No karta, dla mnie teraz tamten okres karty to jest no po prostu rozruch, ponieważ my to robimy dalej i właściwie się w ogóle nie zmieniło, że 89 rok był takim, no taką, znaczy przede wszystkim dawał frajdę, że oto nastała wolność i można to robić swobodnie, znaczy to kapitalne, to mnie nie opuszcza do dzisiaj, to znaczy radość z tego, że jesteśmy w wolnym kraju, nawet jeżeli on ma takie wymiary czasami ponure i że to się trudne do zaakceptowania, to jednak, znaczy to były kolejne kroki. W tym sensie, rzeczywiście można by to tak spostrzec, chociaż bez żadnych akcentów na to, że my byliśmy jakoś ważni, tylko po prostu ta droga była dla nas ważna i we w tym wszystkim, także rzeczywiście ten jubileusz nagle też dla nas stał się czymś takim, jakąś taką refleksją, tam mieliśmy niedawno 25-lecie karty, to też tak naprawdę mówiąc trochę, że mamy więcej tam bieżących spraw, jak się specjalnie tu nie zatrzymywaliśmy. A teraz to mi jakoś tak kazało przemyśleć to. Strasznie mi przykro, że Jarek, że masz takie gorzkie wrażenie z tej Polski dzisiejszej. To znaczy ja też myślę, że jest bardzo wiele rzeczy, które nam generalnie nie wyszło, których nie przemyśleliśmy. Ale to jest wolny kraj. Wolny kraj. Dzięki. Dziękuję. Strasznie cieszę z tego, co Zbyszek powiedział. Przede wszystkim o postawie i o tym klimacie u Janka i Tomyka. Dlatego, że to chyba była jedna z takich bardzo ważnych okoliczności, dla których to mogło wyjść. Istnienie takich ludzi, którzy właśnie nie działają. No to, co mnie u Jarka od początku uderzyło, od samego początku tego spotkania, myśmy się znali oczywiście wcześniej, ale od tego spotkania o Iwonie. No tak, no robimy, oczywiście. Tu nie było żadnego takiego, o Jezus Maria, zabieramy się do robienia pisma podziemnego. Prawda? No będziemy z komuną walczyć. Nie, się robi pismo, się robi pismo. Jest taka grupa ludzi, z którą ja się zawsze fantastycznie czułem. Na przykład na samym początku stanu wojennego, zupełnie przypadkowo uczelki Teatru Swego Dnia się znalazły w Warszawie. Oni w tak oczywisty, płynny sposób weszli w robienie informacji Solidarności Regionu Mazowsze. To było dla nich tak oczywiste i normalne. Jak oddychanie. Spokój, żadnego zadęcia, żadnej konspiry w takim sensie, że my tutaj działamy. Nie, po prostu jest robota do zrobienia, to się robi. I to mi się szalenie właśnie podobało w pracy przeciwko Jurek, który też taki tym. Uwielbiałem się z nim w stanie wojennym kontaktować właśnie ze względu na to, że no nie jest coś do zrobienia, fajno też nie zrobi, a potem się wódeczki napija, a potem się coś, ale tak jakby wszystko należało do porządku rzeczy, a nie do tego, że tu się działa strasznie. Myślę, że prześwitnął tak klimat, że właśnie tu się robiło. Proszę Państwa, zostały nam dwie osoby, o których chcemy parę słów powiedzieć mimo, a może przede wszystkim dlatego, że ich nie ma z nami. A były dla Przedświtu ważne bardzo. Pierwszą jest Jurek Ignatowski, dla nas wszystkich Obrzynek. Jarek zacznie, ja parę słów później.
Jurek Nawoski, kiedy miał chyba 17 czy 16 lat, uczynił się tramwaju w niewłaściwym miejscu, w niewłaściwej chwili i wpadł i obciął mu dwie nogi mniej więcej do tyłka. Ale mimo tej swojej kondycji bardzo zredukowanej, człowieczej, no po prostu tak znakomicie potrafił wywijać to ciało przyczepione, przyklejone do taboretu, że wprowadził je w tym zdumienie i dał jakiś optymizm, że jakby człowiek może nie zrezygnować nawet w tak ciężkiej sytuacji. Poza tym był to facet, który był straszliwie napalony na walkę z komuną. Ale nie właśnie taką hasła, tylko on po prostu twierdził, że ma gdzieś zadołowaną broń. Przynajmniej miał, ja widziałem. I tak dalej. Nawet namawiali, żeby pojechali, żeby ją przestrzelać. Tak, na podlasie. Więc nie, to już brzmi jakby trochę śmiesznie. Ja z nim tam byłem. Natomiast Jurek po prostu był nieprawdopodobnym pedantem. Dzięki niemu introligatorka książek przed świtu, bo większością tego ciała porobił. Tak się szczęśliwie złożyło, że mieszkaliśmy właściwie cztery domy dalej, może na ulicy obok, mieszkała Bartoszewicza, od Teatru Polskiego kilka kroków. W dwóch miejscach jeszcze na tej trasie do Jurka Ignacowskiego, zwanego Obrzydkiem, były jeszcze dwa punkty do spadania książek. Także właściwie zrobili tak małą linię polskiego, której Jurek nieprawdopodobne pomysły do wykonywania narzędzi. No i oczywiście strasznie to on w zasadzie wymagał od drukarzy już później, także od nas, tego, żeby stary, to przyniosłem tutaj całą rysę i z tego ja 20 kasek musiałem odrzucić. No co to jest? No bo wiesz, szkoda papieru, bo to wszystko, we wszystkich arkuszach trzeba po 20. On liczył te arkusze i kazał to drukowywać. No, nie zawsze komuś się chciało zakładać blachę na offset, żeby wydrukować 20 słowników i brakuje. Ale po prostu to mówi jakby wiele o tym człowieku, no, który powiedział, że jakby odczuwa gorycz. Nie, ja nie jestem, wydaje mi się, rozgoryczony. Natomiast on był strasznie rozgoryczony. Po prostu głównie tym, że kopnie się piekło, bo on jednak liczył na to, na zwarcie i trochę wzór Jarosława Markarewicza, może nie aż tak, ale nie liczył po prostu na oczyszczenie przez burzę. Ja mam wrażenie, że my żeśmy Obrzynka poznali przez Krzyśka Siemińskiego, który z nim wcześniej kolaborował. Ja powiem tak, był to człowiek, którego ja poznałem, a uwierzcie Państwo, że jak ja się z kimś witam, to raczej się witam, ściskając dosyć mocno rękę. Ale jak Obrzynek mi ścisnął, to przysiadłem dosłownie. Jurek nie miał nóg, w związku z tym w gruncie rzeczy wszystko przełożył na ręce. Był człowiekiem fizycznie niezwykle silnym i wykonał dla przedświtu pracę zupełnie nie do przecenienia. Bodaj dwa razy w trakcie współpracy z nami wpadła do niego bezpieka. Dwa razy mu tam wyciągnęli składki czy książki. A mimo to Jurek był absolutnie od początku do końca nastawiony na pracę, na pracę, na pracę. I co więcej, to był człowiek, który
chyba był fanatykiem pracy właśnie. Znaczy ciągle mu było mało, ciągle czekał, żeby mu dowieść kolejne. I chyba miał też dużo bardzo satysfakcji z tych książek. Proszę Państwa, my oczywiście w drugiej części naszego spotkania wymienimy wszystkich naszych przyjaciół, autorów, którzy nie żyją, ale musimy oczywiście, i tu znacznie bardziej mnie wypada moim przyjaciołom z sali powiedzieć o Eli niż Jarkowi. No tak się stało, że nasza znajomość, później trwająca przez lata przyjaźń z Jarkiem, wynikała głównie z tego, że Ela Błaszkowska, będąc Jarka żoną, była jednocześnie moją cioteczną siostrą. Tam zresztą stoi i rodzona siostra Halina. I my żeśmy poprzez Elę w gruncie rzeczy tak naprawdę się poznali, bo myśmy się poznali kiedyś na jakimś zebraniu w ówczesnym Związku Literatów, ale mogliśmy się zbliżyć dlatego, że była Ela. I to, co mówił tutaj zarówno Leszek, jak i Zbyszek, to, że w tym domu, w domu Eli i Jarka, panował jakiś niezwykły spokój, który był niezłym wariatem i działał strasznie na emocjach, w jakiejś mierze się udzielało. Trzeba uczciwie powiedzieć, że i to znów Jarkowi tego nie wypada powiedzieć, ale mnie tak, że Ela jest w dużej mierze, też jej śmierć jest wynikiem szukam właściwego słowa, systemu, w którym żeśmy musieli żyć, a może bardziej jednak naszych działań, to, że żeśmy się wzięli za taką pracę, za jaką żeśmy się wzięli. Ela po którejś rewizji u Jarków pęknie jej tętnia. Przepraszam, bo sprawa jest taka, że ja byłem aresztowany pierwszy raz, czyli w 1984 roku. Przesiedziałem tam te 2 czy 3 dni w areszcie i ze względu na niejasną sytuację, dlatego że ja wpadłem w drukarni, którą prowadził jakiś były ubek, który zrobił sobie szarą strefę z tego i drukował w 1984 roku, drukował w masowym nakładzie, powielał, ukradł szynowej, może w ogóle blachy, bo jego inni koledzy te blachy ukradli, po prostu drukował tam kalendarz nowy, tylko w tej małej ręce, no, która szedł jak woda, po prostu. I wtedy, kiedy mnie wypuszczono z tego aresztu właśnie na skutek tego, że te powiązania, oni chcieli w ogóle zamknąć tą sprawę, więc w związku z tym jakby mnie też nie było w tej sprawie. To, co później stało się powodem domysłów, że pewnie Jarek poszedł na współpracę, bo tak szybko wypuścili. I teraz, kiedy mnie wypuścili z tego, samochód był zatrzymany, później go dali mi kanister 20 litrów benzyny. No, szkoda było go nie wziąć, bo benzyna była na kartki. Ja przez ogród Saski niosłem tę benzynę na obozie, prawda? Po czym problem zrobiła śniadanie, po czym przepraszam, poszliśmy do łóżka i kiedy schodziła z góry, jakby nastąpiło pełne rozluźnienie, i wtedy została wylewa. Właśnie jakby nie w trakcie, bo po. Tak, tak, ale to ewidentnie było wynikiem tego, co się stało wcześniej, prawda? Po prostu jakby ją rozluźnienie, prawda? W sumie i tak wyszła z tego znakomicie, dlatego że żyła jeszcze przez 16 lat,
wprawdzie nie miała komunikacji między okiem a nogą. Jak jeździła na rowerze, to musiała prowadzić nogę okiem. No ale jakby następny wyrok w 99 roku, konsekwencja tego pierwszego wyroku, w tym miejscu, gdzie był wzrost, nastąpił ten wyrok. Znaczy, to nie chodzi mi o to, że jakby wina czyjaś tutaj była, czy nie wiem. To taki był zwykły okoliczności. No? Ale jakby wracając do atmosfery, tutaj Państwo mówicie, po prostu to wydaje mi się, że ważną rzeczą jest to, że zanim byśmy się wzięli jakby do konspirowania, tośmy już przedtem jakby konspirowali, w sensie tam się odbywały przez 3-4 lata, dwa razy w tygodniu medytacje 20-30 osób w tym samym pokoju, to był ten sam pokój, to było mieszkanie, które miało 27 metrów razem z łazienką, która była kuchnią zarazem, a nad tą łazienką była sypialnia, która jest zresztą w drugiej formie sypialnia. Więc być może, że atmosfera, którą tam włożyli ludzie, wówczas wiele młodsi ode mnie jest filozofy, studenci filozofii, socjologii, wszystkich zresztą wydziałów z uniwersytetu, bo oni tam przyjęli siedzieć, medytować. I zenić. Czy też zenić się, leży. Więc może ta atmosfera jakby się też jakby utkwiła w ścianach pewne teorii i później wychodziła z tych ścian. Proszę Państwa, na tej sali jest ogromna grupa naszych znajomych, tych, którzy z nami ten przeciw tworzyli. Siedzi na przykład Krysia Grożelach tutaj, która z nami składała pierwszą książkę w grudniu 82 roku. Gdzieś tam dalej jest Paweł Zapaśnik, który też z nami zaczynał całą działalność. Też tę pierwszą książkę, którą żeśmy w czwórkę z Ewą i ze mną składali. Jest tutaj na tej sali cała grupa naszych znakomitych autorów. Ale kończąc, przynajmniej ja, no muszę powiedzieć parę słów moim partnerze przez całe lata w przedświcie, od początku do końca. No, większość Państwa zna Jarka, więc oczywiście wiecie, że to jest absolutny wariat, który pod lewą nogą, za prawym uchem, ale jak trzeba coś zrobić, to zrobi. I być może w dużej mierze przedświt dlatego mógł funkcjonować, że kiedy ja bym chodził tam utartą ścieżką, coś tam wiedział, że tylko tak, a nie inaczej, to Markiewicz wiedział, że może nie. Że może jednak pójdziemy inną ścieżką i nam się uda. Może dzięki temu się udawało. Chciałem Wam wszystkim bardzo, bardzo serdecznie, naprawdę z całego serca podziękować za te lata, które żeśmy spędzili razem. I cieszę się, że przynajmniej z kilkoma osobami pozostaje do dzisiaj niezwykle serdecznie, powiedziałbym, przyjacielskich relacji. Bardzo Wam wszystkim dziękuję za to. Jeszcze dwa słowa bym powiedział o autorach bym powiedział kilka słów, ponieważ wydaje mi się, że z wieloma autorami w jakiś sposób też się zżyliśmy. W tym sensie, że właśnie tak jak Pan mówił o tworzeniu jakby więzi, prawda, że tam była konspiracja, gdzie docierał poetycki komik wydany w podziemiu, czy wezwanie, czy karta. Wydaje mi się, że ten związek, ta więź między autorami
bardzo dziwna, przecież między SDN-em Emskim a Tomaszem Jaskonem. Po prostu jest to jakaś przepaść nieprawdopodobna, a jednak oni się znaleźli jakby jako autorzy, prawda? I to, no nie wiem, po prostu... No tak, jakby, ale też jakby... wydaje mi się, że pewne idee właśnie tutaj Leszek wspomniał, że Tejo, słynny Tejo, po prostu jakby wtedy był jakby na najlepszy, znaczy tutaj chodzi mi o wartościowanie, tylko chodzi po prostu o to, że właśnie przez to Tejo, że to było tak jakby takie wiersze, które bardziej były, nie wiem, coś pomiędzy reportażem a haiku, które Tomasz wtedy zapisywał i zarazem, no, wydaje mi się, że jeśli przypadkiem się wiersze Tomka znalazły, nie wiem, w tak zwanym zakładzie stanu. Jeżeli ktoś z Państwa ma ochotę, to bardzo proszę. Właśnie. Jeszcze co do tych klimatów, które wtedy były. Dowiedziałem się na początku lat 90. od mojego studenta, rozumiem, w roku 70. Żeby mieć własność, główny nurty marksizmu Leszka Kołakowskiego siadł, teraz on ci przepisał. A ja powiem coś jeszcze innego. Mianowicie, jakiś rok temu napisał do mnie na mojego maila student dziennikarstwa i poprosił mnie o taką rozmowę, która miałaby mu ułatwiać napisanie pracy magisterskiej. No i miał taki pomysł, że on będzie, ponieważ polecono mu napisać o przedświcie, więc polecono mu się skontaktować z Cholewińskim i on mi na początek zadał kilka pytań, na które chciał, żebym odpowiedział. Jedno z nich brzmiało mniej więcej tak. Jak wyglądały Państwa relacje z cenzurą? Jak często Państwo żeście się udawali do cenzury, etc., etc. To jest dowód na to, jak daleko żeśmy zaszli, ale też to jest... Może dowód na to, że jest normalnie, że ci ludzie nie muszą już o tym myśleć, że to już jest wszystko za nami. Jeżeli ktoś z naszych autorów ma ochotę powiedzieć parę słów, zapraszamy. Tomek Jeza. Ktoś do mnie zadzwonił na stronę. Dawno straciłem głos, także będę mówił. Głos Lee Melvina, bo się przeziębiłem. Wiele rzeczy zostało powiedzianych, także ja nie wiem, czy coś nowego dodam, to właśnie próbuję sobie przypomnieć. Szczególnie też kilka słów napisałem o przedświcie. Nie chcę też się powtarzać do tego, co napisałem, ale może warto jest jeszcze kilka słów powiedzieć. Więc no ja wszystkim miałem i mam do dziś takie uczucie wdzięczności, że to wydarzenie było. I że my piszący mieliśmy jakby sens życia, no powinniśmy gdzie pisać, prawda? Więcej dróg trwał wtedy krótko, a w państwowych wydawnictwach trwał przez kilka lat wtedy, też pragnę przypomnieć tą różnicę, co było szokujące. Więc to jest też, to było też ważne. Chciałem też wspomnieć, że ja przypadkiem zupełnie powiem o kilku rzeczach zupełnie jakby osobno, które nie są związane ze sobą. Rzeczywiście jest ważne, że to było miejsce magiczne pomieszkanie Jarka. Więcej ta magiczność się utrzymuje do dzisiaj tego mieszkania. Za każdym razem jak przychodzę, to mi się to przypomina. I ja tutaj przypadkiem odkryłem, korespondując z Janem Kotem, że on w tym mieszkaniu mieszkał. Przynajmniej w części tego mieszkania przed wojną. Także też są niebywałe jakieś zupełnie takie konotacje historyczne, przypadkowe lub nieprzypadkowe, nie wiem. No też ja w przeciwieństwie do Gluzy raczej miałem poczucie
nie miałem takiego poczucia komfortu do końca, bo byłem pewien, że wszystko skończy katastrofą. Zawsze, wtedy byłem pesymistą, teraz jestem optymistą. Jakoś tak mi się wydawało, że to nie może być tak, że nie zachowując tylu zasad konspiracji, to będzie tak trwać długo. Więc każda moja wizyta u Jarka była podmiotowana strasznym niepokojem. I to jest tam jakimś właśnie okrutnym paradoksem, że to ja właśnie sporządziłem, że podaj chyba niebezpieczeństwo na wydawnictwo, ponieważ w 1983 roku, pod koniec mojego, powiedzmy w cudzysłowie, ukrywania się, miałem przez tydzień ogon lesbecki, o tym wiedziałem, nie wiedziałem i przyprowadziłem ich do tego mieszkania kiedyś, także oni to mieszkanie namierzyli. I potem, kiedy mnie w końcu złapali, następnego dnia czy dwa dni potem przyjechali po prostu do tego mieszkania moi aniołowie, stróżowie, budząc ja o godzinie 12, ponieważ taki był cykl wtedy pracy i życia Jarka. No i spytali, że na przykład przyszedł po rzeczy pana Jaskruna. Więc Jarek, przypomnę, zapytał starego czy młodego, bo wtedy jeszcze żył. To było pierwsze pytanie. Potem zobaczyli ten ołtarzyk buddyjski w mieszkaniu i Jarek bodajże jakoś mówił tam modlitwę, więc uznali, że ci się źle zwariał. Zresztą potem pamiętam, że na przesłuchaniach mówili mi tak, no mówi pan, że źle się dzieje w tym kraju. Są tacy, co śpią do 12 na przykład. Trzeba to absolutnie zmienić tę sytuację. Ale też to wszystko szczęśliwie. Ja muszę powiedzieć, że kiedy w końcu dotarłem do swoich teczek, bardzo byłem ciekaw, czy tam będzie choćby trochę jakby uwag na temat Przedświtu Jarka, ale muszę powiedzieć, że tam nie znalazłem nic. Absolutnie nic, więc no potwierdzam, że na zasadzie jakiegoś cudu rzeczywiście wygląda na to, że... Nie masz oczywiście konkurencji w tym... W tym względzie nie masz absolutnie racji, bo oczywiście w moich teczkach też nie ma słowa na temat Przedświtu. Oczywiście jest na temat wcześniejszej jakiejś tam działalności, natomiast na temat Przedświtu nie ma słowa, ale to nie z tego wynika, tylko dlatego, że Służba Bezpieczeństwa spraw nieskończonych, a Przedświt był sprawą nieskończoną w tym sensie, że w roku 1989 działał, więc te materiały niszczono. I tutaj, jak my wszyscy siedzimy, to w naszych teczkach nie ma materiałów dotyczących Przedświtu. Jak wiesz, na przykład, cała sprawa KOR jest, bo KOR skończył działalność i w związku z tym jest, są też. Natomiast wydawnictw niezależnych oczywiście gdzieś tam się znajdą o poszczególnych wydarzeniach, o poszczególnych ludziach gdzieś, natomiast przedświtowej teczki jako takiej oczywiście nie ma. Człowiek się ciągle dowiaduje ważnych rzeczy, to w każdym razie ja się tutaj na tym spotkaniu ujrzałem po raz pierwszy ludzi, to też jest jakimś znakiem, prawda, o których słyszałem. Słyszałem o Słoniu, słyszałem o Brzyrku, którego nie mogę zobaczyć, ale cała grupa osób, no, którzy właśnie bez których by nie było wydawnictwa, ani moich książek tam wydawanych, ani tych książek, które ja przynosiłem przyjść do druku, no, gdyby nie ci ludzie, i to jest bardzo wzruszające, że można teraz było ich zobaczyć i posłuchać po tylu latach. Oczywiście mi się wydaje, że ważną częścią takich wspomnień oczywiście to była ta warstwa taka anegdotyczna, bo jak wiadomo, anegdota jest cenną rzeczą, w niej są jakby takie kawałki prawdy o epoce, więc ja tutaj już po pierwsze nie mam głosu, po drugie nie chcę tak długo mówić, ale właściwie przygody z dwiema książkami, które przyniosłem do Przedświtu. Pierwsza książka to była książka Jochimka, pamiętasz, bardzo procesem, niezwykła historia z tym człowiekiem, sybirakiem, który przyniósł tą książkę mojemu ojcu w 1953 roku chyba, żeby, nie wiem, żeby to był 55 chyba rok, czy 6, tak, przepraszam, przyniósł mojemu ojcu, to był jego uczeń ze szkoły jeszcze w Łodzi, który był na Syberii i opisał to, że Włodzi dziś to wydał, przekazał kulturze czy wolnej Europie. Ojciec był przerażony i zdumiony tym, gdzieś tą książkę schował do piwnicy na ulicy Niwickiej, gdzie mieszkali moi rodzice, był dom rodzinny i jakieś niezwykłe w ogóle losy książek, ponieważ kiedy szukano bujaka na ulicy Niwickiej, oderwano fragmenty jakby opakowania, w których ta książka od 50. lat aż do lat 80. W ten sposób moja mama tę książkę odkryła i przyniosła do Jarka. Natomiast jest bardzo długa historia niezwykła tej książki. Druga książka to książka Adolfa Rydlickiego, jaki tego był tytuł. 100 lat temu umarł Dostojewski. To
właśnie jest niezwykła jakaś historia, bo Grudnicki, który był bardzo słynnym pisarzem kiedyś, a teraz w ogóle właśnie nie istnieje, jeszcze był znany wtedy w latach 80. i on bardzo chciał to wydać, podziwia się piekielnie tego bał, tego druku. I rzeczywiście od tego jakiś niebywały teatr ze mną i przez miesiąc o tą książkę walczyłem, której mu nie chciano wydać w granicy oficjalnej. I w końcu on powiedział tak, słuchaj, bo ja przychodziłem do niego na kanonie, gdzie on wtedy mieszkał. Ta książka jest już w mieszkaniu, natomiast ja ci nie powiem gdzie. Tak, idę do toalety, 15 minut i mam nadzieję, że ty to znajdziesz. Więc ja rzeczywiście przez 15 minut szukałem tych książek bardzo intensywnie pod łóżko, żeby on tam było nieodkurzany, cały wkurzył. No i powiedz mi, on właśnie mówi, co? Mówię, no nie znalazłem, trudno. Natomiast tą książkę ktoś inny dostarczył, znaczy wam, do wydawnictwa, z jakiegoś wydawnictwa. Myślę, że Krzysiek Karasel nie zna. Tak, to was zupełnie jakby inna droga jakaś, więc też to pokazuje, jak te kanały były różne. Więc ja myślę, że takie anegdoty wiele mówią i o ludziach, o postaciach, jakiego czasie. No więc jeszcze raz w każdym razie wam dziękuję. Chciałem przeprosić Wacka, bo ja mówiąc o przeciwie przed laty nieraz jakby to pomijałem. Lecz było tak, że głównie się to kojarzyło z Jarkiem i z tym mieszkaniem Jarka, które było miejscem magicznym, a Wacek, który był jakby tam przychodził, mi się kojarzył z tym wydawnictwem. Natomiast ja wiem, że to jak w tej książce Trumana Capote z zimną krwią, że tam ta zbrodnia była potrzebna, że były dwie osoby o bardzo różnych charakterach zbrodniczych. A tutaj były potrzebne dwie różne osobowości w sprawie świętej, że tak powiem. I że gdyby się nie dopełnili, nie spotkali, tego wydawnictwa Ogórskiego by nie było. Dziękuję bardzo. Ponieważ jesteśmy przeszli do takiej kategorii trochę anegdotycznej, więc ja pozwolę sobie też Państwu taką anegdotę króciutką opowiedzieć, mianowicie któregoś dnia, o godzinie 6 rano, mamy w naszym mieszkaniu ze mną dzwonek. I o 6 rano, no to wiadomo było, kto dzwoni. Wyłącznie o 6 rano przychodziła do nas Służba Bezpieczeństwa. W związku z tym, żeśmy gwałtownie, ponieważ jak zawsze, żeśmy mieli jednak sporo jakichś książek w domu, gwałtownie zaczęliśmy je gdzieś tam chować, przerzucać, etc., etc. W którymś momencie, żeśmy też mieli piętro w domu, nie wiem, z czystego piętra, czy z szedlem, a jeszcze pod drzwiami słyszymy, jak przez krótkofalówkę ktoś nadaje, nie ma w domu, nie ma w domu. Bo to trwało i trwało. W którymś momencie wyglądamy przez okno, a na dole stoją kominiarze i to kominiarze nie ze sobą takie uwagi wymieniają. Czy ktoś z Państwa jeszcze bardzo proszę? Ja może wspomnę się właśnie taką anegdotkę o Brzynku, od którego często opieraliśmy książki. Bardzo mi przykro, ale czas. Nie tylko sytuacje zaciera, ale również imiona i nazwiska. Bardzo często u niego spotykaliśmy się z panią, z którą witam się dzisiaj. Proszę mi przypomnieć imię i nazwisko. Pani Kalinowska. To nie u Obrzynka. Pani Kalinowska. To Jurek, nie mogłeś się u Obrzynka za nią spotykać. I pani Ania przychodziła z taką różową torbą i jeździła, a była z Podkowy Leśnej. I on w którymś momencie... Proszę? I on w pewnym momencie mówi, słuchaj, powiedz tej kobiecie, żeby ona nie chodziła z taką różową torbą, bo zwraca uwagę. I tak po pewnym okresie czasu, w związku z tym, że braliśmy trochę więcej książek i w zasadzie Dana je odbierała, ja jej pomagałem, byłem tym tragarzem, ta torba w jakiś sposób znalazła się w ręku Dany. I on mówi, popatrz, cholera, co za przypadek. Mówiłem, żeby tamta nie nosiła mnie w żołnej torby, to zaczęła twoja baba je wyprosić. No, Ania chce odpowiedzieć. I ta torba chyba gdzieś jeszcze jest u nas. Bardzo miło, ale tak jak już
chciałby ją wrócić. Anegdotyczny nastrój i podkowę leśną. To muszę powiedzieć, że z podkowy leśnej powodzi, jak teraz szybko zrobiłam taką wyliczankę, około 8 autorów z podkowy i dużo osób, do których książki docierały. Autorów i tłumaczy. Autorów i tłumaczy i osób, które lub kontaktowały. W każdym razie była to bardzo duża grupa. I przeciw był znany osobiście, szalenie w obficie w Podkowie leśnej. Kiedyś pojawił się Jarek z Promykiem jako amatorzy młodych pokrzyw. Co to młodych pokrzyw? W tej chwili w ogrodzie odbył się wielki zbiór pokrzyw i ktoś to zauważył. Nikt ze służb, ale z cywilnych mieszkańców. No i na pytanie kiedyś, co to u mnie się odbywały takie pokrzywowe zbiory, powiedział, a to właśnie Przećwik działa zasilany świeżym sokiem z pokrzyw. I od tego czasu co rano znajdowałam przed domem ogromną taką wielką, ale nie różową torbę, pełną młodych pokrzyw z napisem, gdzie dostarczyć. Na opozycji. Ktoś jeszcze z Państwa ma ochotę? No dobrze, to co, to będziemy kończyli chyba tę część naszego spotkania. Zaraz się przeniesiemy pewnie tam. Dalej będą tańce, Leszku, dla Ciebie specjalny parkiet będzie. Zaraz będziemy mieli dalszą część naszego spotkania i rozmowy. Ale ja mam jeszcze prośbę do wszystkich ludzi Przedświtu, zarówno naszych współpracowników, jak i naszych autorów, aby tu podeszli, bo chcemy zrobić sobie z nimi pamiątkowe zdjęcie. Bardzo proszę. Przedstowarzyszenie. No dobra. Bardzo proszę. Dziękujemy bardzo. Thank you.